Smurfy! Zbierzcie się na placu, aby wysłuchać obwieszczenia papy Smurfa związanego z Prima Aprilis! Prima Aprilis, przecież to najgorszy dzień w roku. Wszystkie Smurfy mi dokuczają. No, ale w tym roku nie dam się nabrać żadnemu Smurfowi. A, jak mądrze przewidziałem, już się zaczyna. Mogłem się domyślić, że Zgrywus będzie pierwszy w kolejce, żeby zrobić durnia z ważniaka. Trzeba wysmerfować wcześniej rano, żeby przesmerfować ważniaka. Mam nos wyczulony na zdradę. Prima Aprilis! Prima Aprilis! Faktycznie to był niezwykle zabawny psikus. Zgrywusie. No chodź, chodź, ważniaku. Papa wyda coroczne Prima Aprilisowe obwieszczenie. Zapowiada się długi dzień. Nie cierpię Prima Aprilis. No cóż, moje Smurfy, dziś pierwszy dzień kwietnia. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy każdy Smurf może robić kolegom małe smurfne psikusy. Uwaga, za wami czai się potwór. Prima Aprilis. No, jak wszyscy dobrze wiedzą, Prima Aprilis jest po to, abyśmy pamiętali, że nie należy brać życia zbyt poważnie, a najważniejsze, żeby umieć śmiać się z siebie. O, jasne. Papie Smurfowi łatwo mówić. Nie ma pojęcia, jakie męki cierpię każdego pierwszego kwietnia. Niech wasze psikusy będą smurfne. I uwaga, śmiejcie się z siebie. Ale będzie fajnie. Śmiejcie się z siebie. Ha, ale nie będę musiał śmiać się z siebie, jeśli nie dam się nabrać na głupie sztuczki. Słuchaj, mój drogi ważniaku, chyba nie chcesz mi zrobić jakiegoś psikusa, co? Oczywiście, że nie. Ta zabawa jest dla mnie zbyt infantylna. Dla mnie też. Mam zamiar spędzić ten dzień bardzo pracowicie. Będę zbierać dzikie smurfojagody, ale nie mogę ściągnąć pokrywki z mojego wiaderka. Pokaż mi to, smurfetko. A, rzeczywiście trochę... Musiałam zrobić przynajmniej jeden psikus przed pójściem na smurfojagody. Ale zabawne, smurfetko, rzeczywiście. Prima Aprilis, co za dziecinny pomysł. Czasem mam poważne wątpliwości co do decyzji papy Smurfa. Coś ty taki ponury. Mamy 1 kwietnia. W tym cały problem. Każdy Smurf korzysta z Prima Aprilis, żeby mi dokuczyć. Jak mówi papa Smurf, trzeba umieć śmiać się z siebie. Rozchmurz się, masz tu naleśnika z dżemem. Jej, dzięki. Prima Aprilis, Prima Aprilis. Mogłem się domyślić, że nie można ci ufać. O co ci chodzi? Nie umiesz śmiać się z siebie? Inne smurfy umieją. Udało się, klakier, udało! Nareszcie znalazłem sposób, żeby te obrzydliwe małe smurfy wpadły prosto w moje szpony. To działa, klakierku, działa! Żałośni amatorzy smurfojagód nigdy się temu nie oprą. Kiedy stracą głowę na widok moich pięknych jagód, będę na nich czekał w krzaku, że tak powiem. Ojej, to chyba największy krzak dzikich smurfojagód, jaki w życiu widziałam. Och, dajcie spokój, smurfy. Nie myślicie chyba, że dam się nabrać na stary kawał ze smurfojagodowym krzakiem? Pierwszego kwietnia dochodzi do głosu niedojrzałość smurfów. Resztę dnia po prostu spędzę w lesie. Nie będę musiał doświadczać więcej tych smurfnych małych psikusów. Cześć, Marudo! Nie cierpię, cześć! Jeszcze bardziej do widzenia, ale cześć też. Sobie przynajmniej nikt nie dokucza. Mam już tego dosyć, naprawdę dosyć. Nie cierpię 1 kwietnia. Ja też. Wiedziałem, że mnie zrozumiesz. Moglibyśmy zrobić z naszym dniem coś bardziej sensownego. Jak smurfetka. Ona poszła zbierać dzikie smurfojagody. Lubisz dzikie smurfojagody, nie prawda? Nie cierpię.
kiedy ich nie mam. Ach, wiesz, Marudo, to chyba najsmerfniejszy krzak dzikich smerfojagód, jaki widziałem. Co powiesz na to, żebyśmy odłożyli naszą ciekawą dyskusję i zrobili przerwę na obiad? Pyszne, dobre. Mam was! Teraz dołączycie do waszej kochanej smerfetki. Będzie jej raźniej. Na pomoc! Na pomoc! Nie cierpię wołać na pomoc! Ej, malarzu, co robisz? A co miałbym robić? Tworzę moje kolejne arcydzieło. Kolejne arcydzieło? Proszę, przez ciebie zrobiłem błąd. Jeju, wybacz. Sacre bleu, znowu ten krzak. Kolejne arcydzieło. No, mon ami, kolejny błąd. Cordon bleu, coś tu jest bardzo nie tak. No nie wiem, wygląda bardzo smerfnie. No, chodzi o krzak, przecież on żyje. Mogę ci akompaniować, łasuchu? Raczej nie. Nigdy mi nie pozwalasz. Osobiście, harmoniuszu, chętnie posłucham, jak trąbisz. Fajny jesteś. Nie, nie, moje ciasto. Intuicja mi podpowiada, że coś niesmerfnego wisi w powietrzu. Prima aprilis, prima aprilis. To był najśmieszniejszy kawał, jaki w życiu... Ojej, papa Smurf! Rzeczywiście bardzo śmieszne, moje zabawne smerfy. Macie szczęście, że dziś 1 kwietnia. Przepraszamy, papo Smurfie! Potrzebuję ochotników, którzy pomogą mi szukać zaginionych smerfów. Smerfów? Zaginionych? Założę się, że tylko robią nam psikusa na prima aprilis, papo Smurfie. Lepiej mieć pewność niż żałować. Chodźcie, moje smerfy. Ojej, nigdy się stąd nie wydostaniemy, ale najgorsze, że Gargamel w tym przebraniu będzie oszukiwał kolejne smerfy. I kto tych biedaków ostrzeże? Ach, co za wspaniały dzień! Wkrótce będę miał wszystkie smerfy u siebie. Dziwna rzecz. Na obrazie malarza jest smerfojagodowy krzak, a w pobliżu żadnego nie widać. Myślisz, że malarz ten krzak wymyślił? Sądzę, że ten krzak powstał w wyobraźni Gargamela. Gargamela? Papo, chodź szybko, to wiaderko smerfetki! Wszystko jasne. Łasuch, idź z harmoniuszem i nie spuszczaj z oka chaty Gargamela. A ja ze Zgrybusem weźmiemy piórka i będziemy szukać ich z powietrza. Patrz, dziki krzak smerfojagód. Schowajmy się tam. Pyszne! Dziękuję! Nigdzie ani śladu. Lećmy do domu Gargamela. Nareszcie! Absolutne szczęście! Całe życie, dzień po dniu, chciałem zniszczyć je. I w dzień, i w noc o smerfach myśl pędziła naprzód mnie. Aż wreszcie cud wydarzył się, gonitwy nastał kres. Bo smerfów 6 to cud, to cud, w akwarium moim jest. Jesteśmy tymi imezami smerfy, Gargamel zwyciężył. Jeszcze gorzej, on zaczął śpiewać. Jestem wściekły, średnio wściekły, na herbatki smerfiej łyk mam chęć, choć łyk. Ale wściekłość moja minie, gdy usłyszę przerażonych smerfów krzyk! Tego się obawiałem. Dorwał także łasucha i harmoniusza. I co teraz zrobimy, papo Smurfie? Po pierwsze, przyjrzyjmy się bliżej piórku. Aż trudno uwierzyć. Że Gargamel stał się smerfojagodowym krzakiem? Nie, że ktoś może tak fatalnie śpiewać. Na szczęście mam plan. Piórku, komin! No, lakierku, niedobrze jest podjadać między posiłkami. Zepsujesz sobie apetyt. Zgrybusie, zrobimy staremu Gargamelowi prima aprilisowy psikus. To mi się podoba. Żebym tylko przypomniał sobie odpowiedni ptasi śpiew. A tak.
nadlatują. No dość zabawy, moje obiadowe smakołyki. Kto chce być daniem głównym, a kto deserkiem? Co się dzieje? Smerfojagody! Uwielbiają smerfojagody prawie tak jak ja! Ajajaj! Nie! Ciekawe, co tam u Gargamela! Rzućmy okiem, zgrywu się teleskop! Proszę bardzo! Gargamel ma już dosyć. No cóż, ostatecznie to 1 kwietnia. I całe szczęście, jeśli o mnie chodzi, wolałbym, żeby go w ogóle nie było. Tak, na szczęście nie musimy robić prymaaprylisowych psikusów przez cały rok. Właśnie! To będzie, klakierko, mój szczęśliwy dzień. Czuję to w kościach. La, 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 la. Ej, Smerfy, popatrzcie na to! Słyszałeś to, co ja? A nie mówiłem, że to mój najszczęśliwszy dzień! Chodź, Skrybusie, mamy zebrać chrust na opał. Gargamel! Uciekajcie, jeśli mam życie, Smerfie! Tym razem wam się nie udało, odrażające niebieskie granie! Ej, patrzcie! Zgrywuj się tylko ostrożnie! Jest nieprzytomny! Klakier też! Byłoby smerfnie, gdyby im tak zostało na zawsze! Ach, byłoby niebiańsko! Właśnie, niebiańsko! Chciałbym! Ej, to mi podsunęło pewien pomysł! Miejcie na nich oko! Zaraz wracam! A więc plan jest taki. Co wy na to? Mnie się podoba. Też jestem za. Nie cierpię planów. No i dobrze. Krawiec usmerfuje kostiumy, a pracuś scenę. Byle szybko, bo Gargamel i Klakier mogą się ocknąć. Ocknij się, czarowniku! Ocknij się! Co tu się dzieje? Kim wy jesteście? Czy naprawdę tak trudno odgadnąć? A, o nie! To znaczy, że ja odszedłem? Niektórzy tak to określają. Ale dostałem się tutaj. Miałem rację, nienawidząc smerfów. Niestety, czarowniku, tak się składa, że my lubimy smerfy. Serio? Coś takiego? Lubicie? I jak przeglądam twoją kartotekę, widzę, że twoja przyszłość nie zapowiada się różowo. Ajaj! Nie podglądaj! Chyba jednak nie odeślecie mnie na dół tam, co? Obawiam się, że tak! Nie, Klakier! Siedź na drzewie, dość mamy kłopotów! Czarowniku, tylko jedno może cię uratować! Właśnie, tylko jedno! Musisz wrócić, żeby okazać smerfom serce! Serce? Być dla nich dobrym? Chcesz coś? Zrobię to! Zrobię! Tylko nie odsyłajcie mnie na dół! No i dobrze! Zamknij oczy i policz do 10. I pamiętaj, masz być dobry dla smerfów! Tak, będę pamiętał! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Wróciliśmy, Klakierku! O, dzięki czartu! Dzięki niebiosom! Jestem nowym czarownikiem, zobaczycie? Dobrym, najlepszym! Chodźmy, Klakierku! Musimy odnaleźć smerfy, żeby im okazać serce! Nadchodzą! Ciekawe, czy się udało! Uciekajmy! I to szybko! Zaraz! Nie uciekajmy!
uciekajcie, proszę. Teraz jestem miły i sympatyczny. Mam serce na dłoni. Czekajcie, chcę być waszym przyjacielem. A wy jesteście najbardziej uroczymi stworzeniami, jakie znam. O nie, Gargamelu, znów nas złapałeś. Nie, 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 chcę być dla was, chcę być dobry. Dobry dla nas? Daj spokój, nie urodziliśmy się wczoraj. To podstęp. To nie podstęp, zmieniłem się. Jestem gotów zrobić dla was wszystko. Nie, klakier. Powiedziałeś wszystko? Tak, tak, wszystko. Powiedz tylko co. W tej chwili przychodzi mi do głowy tylko kilka drobiazgów. Jak ci leci, Gargamelu? Dzięki, fajnie. Po prostu świetnie. Chciałeś powiedzieć smerfastycznie. Smerfastycznie. Fuj. Chyba woda nie jest dla ciebie za zimna, Gargamelu, co? Właśnie, nie chcemy, żebyś się przeziębił. Nie, 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 Absosmerf, nie, pie, pierwszorzędna, moi mali przyjaciele. Jasia! Wymarzony dzień na piknik, prawda? Ja też tak uważam. Gargamelu, naprawdę wystarczy ci farby? Mam mnóstwo pojemników z farbą. Nie zapomnij o dole. O, tak, 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 tak. Zapłacicie mi za to, wy nędzne. Mówiłeś coś, Gargamelu? Nie, mówiłem, że nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz tak dobrze się bawiłem. Smerfne dzięki, Gargamelu. Miło, że zgodziłeś się nam pomóc. Tak, nasz plan się uda. No to do jutra, co? Nasz stary przyjacielu. Czekamy o świcie. Bezczynne ręce są warsztatem diabła. Założę się, że Gargamel wie wszystko o warsztacie diabła. Co, Gargamelu? Racja. Zebrać smerfojagody? Zebrane. Naprawić most na rzece Smerf? Naprawiony. Umocnić smerfną tamę? Wszystko zrobione, papo Smerfie. Dobry Smerfie, widzę, że odwaliliście kawał dobrej roboty. Jestem z was bardzo dumny. Tylko, że widzisz, papo Smerfie, nabraliśmy go. Idziemy, Smerfetko. Papa powinien odpocząć. O nic się nie martw, papo. Wszystkim się zajmiemy. Absolutnie wszystkim! Moje kochane, grzeczne smerfy! Klakierku, dłużej tego nie wytrzymam! Bycie miłym dla tych wstrętnych, odrażających niebieskich drań jest sprzeczne z każdą cząstką mojego obłudnego, nikczemnego ciała! Witaj, czarowniku! Odwiedziliśmy cię niezobowiązująco. Bardzo się cieszę. Oto lista zadań na jutro. No trudno, raz kozi śmierć. Na twoim miejscu trzymałbym go na łańcuchu. Zrobię tak, zrobię. Nie cierpię łańcuchów. Do zobaczenia, czarowniku. Tylko tak dalej. Wredne, nikczemne małe nicponie. To jedna z ich niecnych sztuczek. Myślę, że to był już ostatni raz, kiedy udało się im mnie podejść, bo chyba wiem, jak ich zniszczyć. Ach, co za cudny dzień. Czuję się jak młody smerf. Smerfetko, smerfetko. Gdzie podziewają się wszystkie smerfy? Och, papo Smerfie, one są z Gargamelem. Z Gargamelem? Nie wiem, Gargamelu, czy dobrze robimy, zabierając cię do naszej wioski. Nie widzę w tym nic złego. Jak znajdę się w waszej wiosce, będę mógł zrobić wam wiele więcej. To znaczy dla was. Wiesz, to brzmi logicznie. Już czas, żeby papa Smerf dowiedział się o twojej przemianie. Na pewno będzie z nas bardzo dumny. Nie bójcie
się go. Gargamel przyszedł tylko po to, żeby pomóc. To prawda. Jestem tu po to, żeby pomóc. Ale pomóc sobie, częstując się kilkoma z was. Klakier za nimi! Poddajcie się, fałszywe, podłe, perfidne szkodniki! Nie macie ze mną szans! Co ty u licha wyprawiasz, Gargamelu? Co? Co to? Co to jest? To twoje sumienie! Sumienie? Ja nie mam czegoś takiego! Właśnie, że masz! Opuść wioskę, zostaw Smerfy w spokoju! Nie bądź śmieszny! Przestań się pastwić! Nie, dopóki nie opuścisz tej wioski! Dobra, dobra, wynoszę się! I nie zapomnij o kocie! Chodź, nie cnoto! Szybciej! Nie wiem, czy jeszcze kiedyś uda mi się odnaleźć drogę do wioski. I o to chodzi! Ej, au, ajaj! Au! Mamy szczęście, że ta chmurka nadciągnęła, zanim Gargamel nas dopadł. I nim papa dowiedział się, co malowaliśmy. Na drugi raz lepiej dopracuję plan. Żadnych planów więcej, Zgrywusie. Na drugi raz powiem o tym papie. Zrozumiano? O tak! Tak, wielkie sumienie! Dobrze, będziecie grzeczni. Tak, wielkie sumienie! Będę was obserwował. Jak poszło, papo Smerfie? Bardzo smerfnie, Smerfetko. I pomyśleć, że przechytrzyłem Zgrywusa, jajcarza. Dziś z tobą podzielić. A teraz zbiorę Smerfo jagody na drugie śniadanie. Ciekawe, czy Smerfetka napisała coś o mnie. Ciekawe, bardzo ciekawe. Na pewno nie będzie miała do mnie pretensji, jak tylko raz rzucę okiem. Wścibski Smerfio! Mój pamiętnik! Och, zniszczyłeś go! Nie martw się, Smerfetko. Widzisz? Jest jak nowy. Ale mnie zdenerwowałeś, Wścibski Smerfie. Jesteś taki trąbelski. Chciałem tylko rzucić okiem. Ciekawe, co tak pachnie w kuchni łasucha. Ciekawe. To nie placek, ani keks. To musi być coś lepszego. Nie zaszkodzi rzucić okiem? O rety! Ojej! Wścibski Smerfie! Przez ciebie opadł suflet! Tylko rzuciłem okiem! Precz! I trzymaj swój nohal z dala od mojego pieca! Czemu wszyscy są tacy przeczuleni? Nie można winić Smerfa za to, że jest ciekawy. Cześć, ważniaku! Cześć, Ciamajdo! Co tu robicie? Strzeżemy laboratorium papy! Strzeżecie? Dlaczego? Nie mogę powiedzieć! To tajemnica. Papa Smerf pracuje nad supertajnym eksperymentem. No, i kazał nam trzymać wszystkie Smerfy z dala. A zwłaszcza ciebie, Wścibski Nohanu. No, i ciebie! Po wielu dniach pracy pora na ostatni składnik. Dodaję tylko jedną kroplę. Ostrożnie. Co robisz, papo Smerfie? Wścibski Smerf! Co się stało? Ojej! Zniszczyłeś moje dzieło. Oto co się stało. Wszędzie wsadza swój wścibski nohal. No, i mamy przez niego same kłopoty. Ale ja nie chciałem. Powtarzasz to w kółko. I dalej pchasz nos tam, gdzie nie trzeba. Co złego w tym, że jestem ciekawy? Nic. Ciekawość jest dobra, ale wścibstwo złe. Och, tracę cierpliwość, kiedy on pcha nos w nie swoje sprawy. Ja także. I my też.
Nie chcę sprawiać kłopotów, ale jak inaczej dowiedzieć się czegoś o życiu? Wynagrodzę ci to, papo Smurfie, daję słowo. Wierzę ci. Możesz zacząć od wyprawy na Wielkie Bagna, żeby zebrać dla mnie nową porcję składników. Ale żebym miał pewność, że będziesz się trzymał z dala od kłopotów, pójdą z tobą Ważniak i Ciamajda. Tak, papo Smurfie. Został nam ostatni składnik, bagienny oset. Znajdziemy go tam. Obyśmy znaleźli tylko to. Szybciej, wtrącalski. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze. Dobrze, to już ostatnia. To co? Odsmerfowujemy się? Praca, praca, czekajcie, praca. Posłuchajmy. Słyszycie? Praca, praca, praca. Już mam serdecznie dość. Nie wiem, po co to wszystko robię. Słyszeliście? Rzucimy tylko okiem, co? O nie, pamiętasz, co powiedział papa Smurf? Właśnie, musimy wrócić do wioski. Dobra, dobra, zaraz was dogonię. Ani mi się wasz. Wracaj, słyszysz? Od iluż to przeklętych dni szukamy tego zaginionego zwoju I nie możemy go znaleźć. Co tu zrobić, żeby nam się poszczęściło? Nie pakuj się w kłopoty! Smurfujmy stąd! Nie jesteście ciekawi! Popatrz na to, siostra! Małe niebieskie potworki! Ojej! Puszczaj! Złapałam szpiegów! Pod wodą mogą kryć się kolejni. No to co, namacałam coś? Znalazłyśmy go! Znalazłyśmy go! Wreszcie! Wreszcie! Co znalazłyśmy? Co to takiego? Cicho! Siostro, mamy upragniony, zaginiony zwój, popatrz! Dzięki tym małym potworkom przyniosły szczęście! Cieszymy się, ale czy możemy już iść? Iść? W życiu! Potrzebujemy jeszcze więcej szczęścia! Podczas wyprawy do zaginionego miasta Jora! Do zaginionego miasta? Serio? Gdzie? Wkrótce knypki się dowiecie! Miotło, kierunek, dom! Halo? Wiedźmy? Wiedźmy? Moje drogie złe siostry w podstępie, to ja, stary Gargamel. Halo? Chcę kupić trochę waszych osobliwych pigułek. Juhu! Jest tu kto? Widzę, że starych sekutnic nie ma w domu, klakierku. Obsłużę się sam i zaoszczędzę trochę grosza. Piękny swój sobie z mory, flaką czarnego ziela, nieco tego, nieco tamtego. Wiedźmy, nie mogą nas tu zastać, klakierku, bo przemienią nas w ropuchy. A teraz do klatki, niebieskie bestyjki. Siostro, ktoś tu jest. I nawet nie wiem, gdzie. Gargamel! Dzień dobry, paniom. Przypadkiem byłem w okolicy. Łżesz! To co? Terwo! Nie! Ciekawe, jak nasza własność trafiła do twojej torby. Pewnie mój kot musiał to zrobić, kiedy się odwróciłem. Wstyd, wstyd, klakierze. O nie, to nie ja. Więc chciałeś nas okraść. Idź i żeby twoja noga tu więcej nie powstała. Bardzo prosimy, wypuśćcie nas. No, powinniśmy już być w łóżku. Cicho.
Jak chcecie niebieskie potworki, to śpijcie. Niebieskie potworki? Niebieskie potworki? Tracker, to mogą być tylko smerfy. Niedługo, właściwie wkrótce, zdobędziemy najpotężniejsze narzędzie zła, jakie widział świat. Perło Jora! Co to? Gdzie ono jest? Chcę zobaczyć, czy mógłby... Cicho. Jor to potężny czarodziej z zaginionego miasta. Jak głosi legenda, stworzył berło zdolne do czynienia nieograniczonego zła. Zło? Cudownie, wspaniale, świetnie. Dobranoc, siostro. O świcie ruszamy do zaginionego miasta. Jeśli chodzi o nas, to nie musicie się śpieszyć. Papa Smurf zawsze powtarza, że co nagle, to po diable. I... Ojej! I dodaje coś tam jeszcze o łapaniu pcheł. Klakierku, pójdziemy za nimi do zaginionego miasta Jora i zgarniemy to berło zła dla siebie. A jak już będzie nasze, przemienię te stare wiedźmy w żaby i zaraz zajmę się smurfami. Tak, tak. Ścipski smurfie! Czemajdo! Ważniaku! Och, papo Smurfie, myślisz, że są cali? Ależ, Smurfetko, nie martw się na zapas. Papo Smurfie, chodź tutaj. Patrz, co znalazłem. Teraz możemy się martwić. To torba ze składnikami, po które posłałem w Ścipskiego. Prędzej, moje Smurfy. Nie ma czasu do stracenia. Tamże wie, gdzie są nasi. Trzeba go spytać. Co? Co? Gargamelu, Gargamelu, to głos twojego sumienia. Gdzie są smurfy? Sumienie. Przeklęte smurfy. Co tam w kryjówce wiedźm? Wyciągnięcie ich stamtąd nie będzie łatwe. Żeby się nie zbudził. Jesteś zadowolony, wtrącalski? Patrz, coś nas wpakował. To było niechcący. Nie bój się, papa Smurf na pewno nas stąd wyciągnie. Papa Smurf? To raczej niemożliwe. Papa Smurf nigdy nas tu nie znajdzie. To koniec, już po nas. Będzie po nas płakał. Papa Smurf! O, papu Smurfie, właśnie im tłumaczyłem, że na pewno po nas przyjdziesz. Trzymajcie się, zaraz was ściągniemy. Dobra robota, w nogi! Muszę zobaczyć, co tu jest napisane. O nie, on znów szuka guza. Tylko rzucę okiem. O rety, o rety! Co to było? Jest tam kto? Daj rękę i w nogi. Niebieskie potworki! Zwiewają! Kokosza! W bamboszach! Wracajcie! Kokosza! Chodźmy, siostro. Pora wyruszyć do zaginionego miasta. Z niebieskimi potworkami na szczęście. Klakierku, jeszcze przed zachodem słońca berło i smurfy będą nasze. Ha, 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 ha.
trzeba lecieć koło krzywego drzewa. O, tu jest! Teraz 5 zakrętów do wielkiego gniazda. O. Szybciej, Klakier, bo je zgubimy! Tu jest zielony głaz! I spróchniała kłoda! Szybciej, Klakier! Szybciej! Tam do licha! Szybciej, Klakier, bo uciekną! Musimy je dogonić! Siostro, zaginione miasto jest to sztuk! Widzę, widzę! Tak się cieszę, że mogłabym kopnąć żabę! O, siostro, spójrz! Nareszcie! Zaginione miasto Jora! Wyczuwasz, siostro, wielkie zło! Tak, jeszcze jak! Już niedługo całe zło będzie nasze! Co to znaczy? Gargamel! Dziękuję panią za zwiedzanie z przewodnikiem. Wezmę tylko miotłę. A, i do towarzystwa niebieskie potworki. O nie, zrobiło się naprawdę groźnie. Chodźmy, Klakier. Lecimy do zaginionego miasta Jora. Po moje berło. A teraz miotło w górę! Ty durna miotło, powiedziałem w górę! Nie! W dół! Nieźle grzmotnęli, chociaż trochę żal mi niebieskich potworków. Mam nadzieję, że go zabolało. Oby to było coś więcej niż skręcenie. Trudno, zróbmy nową miotłę. I polećmy po nasze berło. Smurfy, nic wam nie jest? Gdzie jesteście? Tutaj, papa Smurfie! Cała drużyna w komplecie! Nie cała, bo jak zwykle nie ma Ciamajdy. Właśnie, że jestem, papo Smurfie! Ciamajda? Więc... Aha, nie. Też tu jestem, papo Smurfie! Gargamel! Tędy, Smurfy, szybko! Za nimi, Klakierku! Nigdy, Smurfy, nie wyjdziecie stąd żywe! Nigdy! Bardzo dobrze. Zatrzymaj je tutaj, a ja odnajdę czarownika Jora i pożyczę sobie jego berło. Smurfy, musimy znaleźć berło przed Gargamelem. Ale jak? Więzi nas. To się okaże. Jak mi pomożecie, wypchniemy ten poluzowany kamień. Dzięki, osiłku. Wiem, że to pioruńskie berło jest tu gdzieś i nie spocznę, dopóki nie będzie moje! Najwyraźniej na tym poziomie nie ma berła. Chodźmy. Jest, papo Smurfie. Jak myślisz? Może zajrzeć? Nie pchaj nosa. Wyczuwam tam wielkie zło. Już czuję, że mam Smurfią skórkę. Nie cierpię Smurfiej skórki. Pójdę pierwszy, a wy za mną. Tak, papo Smurfie. Nie podoba mi się to miejsce. Nie cierpię tego miejsca. Patrzcie, to musi należeć do wielkiego czarodzieja Jora. Ale gdzie on jest? Zniknął? Chyba znalazłem odpowiedź na to pytanie. Czarodziej został zamieniony w proch przez berło, które sam stworzył. Proch? Fuj! Tak, według zapisków Jora berło było tak złe, że nawet on nie mógł nad nim zapanować. Obawiam się, że jego pierwszy eksperyment z berłem był zarazem ostatni. Z trudem zdołał je umieścić w kufrze. Masz na myśli ten kufer? Ani się wasz, odejdź od niego! Papa
Papo Smurfie, Papo Smurfie! To wszystko przez ciebie, wścibski rochalu! Gdyby nie twoje chorobliwe wścibstwo, nigdy by do tego nie doszło! Tak mi przykro, Papo Smurfie! Już nigdy nie będę wściubiał nosa, obiecuję! Za późno! Już po nim! A wy dołączycie do niego, jak tylko zdobędę to berło! Łapy precz, Gargamelu! Puszczajcie, jest moje! Jest nasze! Moje! Nasze! Moje! Nasze! Zapłacicie mi za to, wstrętne wiedźmy! Za to zapłacisz! Wraku czarownika! Nie pozwólmy, żeby zabrali to berło! Do dzieła! Zróbmy to dla Papy Smurfa! Tak! Do ataku! Dla Papy Smurfa! Weźmy miotłę! Może nam się przydać! Dobra, myśli! Co to jest tam? To nie wpadło! Niebieskie podwórki! Jak uciekły z kolei! Wracajcie, wy podstępne Smurfy! Trzeba na zawsze pozbyć się tej okropnej rzeczy! Zanim ona pozbędzie się nas! Boję się, że nam się nie uda! Musi się udać! Pchajcie! Udało się! Hurra! Jestem z was dumny. Papa Smurf! Ty żyjesz! Tak, ale przez moment miałem wątpliwości. Zniszczenie berła musiało wyzwolić klątwę. Natychmiast opuśćmy to miejsce. Berło dokonuje zemsty. To wszystko przez was. Przepadło berło i Smurf. Właśnie, że przez ciebie. Za karę zamienimy cię w mysz. Szybciej, Smurfy! Szybciej! Wracaj, ty niewydarzony czarowniku! Niech no tylko dostaniemy cię w swoje ręce! Nie do wiary! To już koniec złego berła Jura! A także nikczemnych planów Gargamela! Ratunku, przestańcie! Dopadniemy cię, Gargamelu! Wścibski Smurfie! Twoje wścibstwo mogło nas kosztować życie! Co złego w tym, że wszystko mnie ciekawi? Jest takie stare porzekadło. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Prawda, Papo Smurfie? Widzisz? Ciekawość ma też dobre strony. Oczywiście, że tak, Papo Smurfie. Zawsze powtarzałem i będę powtarzał, że ciekawość nacechowana dociekliwym zainteresowaniem i troską o innych jest cechą bardzo... Wiecie, jestem bardzo ciekaw, czemu mi to zrobili. Szkoda, że Papa Smurf nie wysłał kogoś innego po te specjalne grzybki. I dlaczego one muszą rosnąć w najstarszej części lasu? Fakt, że ja boję się w każdym lesie. Nigdy nie da się przewidzieć, co tu się może wydarzyć. Rosy kropelką, zroszę tam kwiatuszki. Pijcie, bo ja wam... Chyba was, ale to się nie rymuje. O, nieważne. O, kimnę, a zraszanie dokończę wieczorem. Jeszcze tylko jeden grzyb do eliksiru Papy Smurfa i będę mógł opuścić to niesamowite miejsce. O, jest tutaj. Rety, jaki wielki kapeluch. Co? Jej. O, nie znowu, na bok. Siłem się sam. Uwolnij mnie, proszę. Nie bój się. Bo ja wiem. Dajesz słowo? Spróbuję. Nie, tak ci się nie uda. Esencja rosy jest bardzo mocna. Bańkę przekłuje tylko czarodziejska różdżka. Odwagi, będzie dobrze.
wreszcie wolny. O, dziękuję, dziękuję. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Odwdzięczyć? Tak, w ramach moich możliwości. Widzisz, sam nie wiem. Pożyczyłbyś mi ją na chwilę? O ile zwrócisz mi ją do zmierzchu. Muszę dokończyć zraszanie kwiatów. Au revoir! Piu, prawdziwa czarodziejska różdżka. A, smerfnie. Już nic mi nie grozi. Teraz naprawdę niczego nie muszę się bać. La, 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 la. Tylko magiczna różdżka rozpęknie tę bańkę. Ha, ha, ja idę o zakład, że sam sobie z nią poradzę. Chyba się mylisz, Osiłku. Nie, 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 Osiłku. To są sprawy ciśnienia. Gdybyś poczytał o ciśnieniu atmosferycznym i o nacisku, jaki powietrze wywiera na wszystkie znajdujące się w nim przedmioty, wiedziałbyś, że przy normalnym ciśnieniu... Ważniaku, zamknij się! ...o wysokości 760 mm w temperaturze 0 stopni, gdybyś mnie słuchał, Osiłku, nie wystrychnąłbyś się na Gargamela. Chłopaki, dajcie mi spróbować. Oho! Gdybyś tak jak ja podszedł do tego naukowo, rozwiązanie byłoby proste. O, jak chcesz, to spróbuj. O, o! O tak, rozumiem. Oczywiście, jak zawsze mówi papa Smurf, każdy problem można rozwiązać na kilka sposobów. Co tu się znowu wyprawia? Ej, ratunku, wypuśćcie mnie stąd! Ale najadłeś się strachu! Wcale nie, tylko się wygłupiałem. Przecież wiedziałem, że nie ma się czego bać. Proszę, cykorku, niespodzianka! A to niespodzianka dla ciebie. Jej! To cudowne uczucie, kiedy nie trzeba się bać. Może teraz zmienię sobie imię? Cykorek! O, papo, przestraszyłaś mnie! Bańka jest niebezpieczna. Ktoś może w niej zostać na zawsze. Papo, patrz! Widzisz? Używam czarodziejskiej różdżki i... Tak, rozumiem. Ale co by było, gdybyś znalazł się w środku, a różdżka na zewnątrz? No to... Zwróć różdżkę właścicielowi, zanim wpakujesz się w kłopoty. Dobrze, papo Smurfie, ale bańki naprawdę są bezpieczne. Trzeba tylko... Widzisz, cykorku, nie ma leku na głupotę. A ukrywanie się w bańce, ilekroć się boisz, nie smerfuje niczego dobrego, bo... A, pasi brzuch! Smurfy, ukryjcie się! Cykorek, na co ty czekasz? Ja, papo Smurfie, już się nie boję pasi brzucha. Pasi brzuch głodny, chce jeść. Tu nie ma nic do jedzenia, nienasycony ogrze. Kto mówi? Kto mówi do pasi brzucha? Ej, pasi brzuchu, spójrz w dół, to ja do ciebie mówię. Smurf, cykorek. Teraz pasi brzuch zły. Uff! O, pasi brzuch zrobić kuku w nonio. Czyżbyś opadł z sił? Uff, bo pasi brzuch kuku drugi raz. Taki duży, a płacze. Pasi brzuch ci pokażę. Już się nie śmieję z pasi brzucha. O, biedny cykorek. Zaczyna mnie nudzić. A pasi brzuch się dobrze bawi. Smurf pił czasty. Szybko, teraz mamy okazję uratować cykorka. A, moja różdżka jest tu. Pił czasty. O, ratunku, papo Smurf. Pasi brzuch zadowolony. Ten obrzydliwy śmiech brzmi znajomo, co klakier? Sprawdźmy to. Pasi brzuch wykopie na aut. Wreszcie bezpieczny. Moja różdżka. A, co my tu mamy? Gargamel. Proszę, proszę. Proszę, pułapka na Smurfy. W bańce dłużej zachowają świeżość. Chodź, klakierku, zbliża się pora kolacji.
gdzie pił czasty pasie brzucha? Szybko do Gargamela. Ale jak wyciągniemy cykorka z bańki? Wszystko w swoim czasie, pracusiu. Tak, zawsze powtarzałem, że należy zachować hierarchię ważności i nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo... Ej, czekajcie na mnie! Proszę cię, Klakier, żebyś miał oko na naszą złotą rybkę. Patrz, ale nie dotykaj. No. Niedługo wrócę, tym razem z worem smerfów. Gargamelu! Gdzie jesteście? Och, wy żałosne smerfy! Szukaj, a nie znajdziesz Gargamelu! Właśnie, złośliwe bestie! Nienawidzę! Nienawidzę was! Chwileczkę. Czego ja się boję? Klakier nie może mnie dopaść. Za to ja mogę dopaść kota. Nic mi nie zrobisz. Nic mi nie zrobisz. Cykorek! Moja kolacja ucieka w podskokach, ty głupi kocurze! Zatrzymaj ją! Za mną moje smerfy! Gdzie piłczasty pasie brzucha? Piłczasty pasie brzucha! Nie! Znów to samo! Gargamel ma odejść! Cieszę się, że cię widzę, pasi brzuchu. Pasi brzuch nie lubi Gargamela. Czy mogę się pobawić twoją piłeczką? Nie. Gargamelowi się nie odmawia, klucho. Wypuść pasi brzucha! Wypuść pasi brzucha! Lepszy smerw w garści niż nic. Gnuśny kocurze, wracamy do domu. Wypuść pasie brzucha! Co teraz, papo Smerfie? Mam pomysł. Niech każdy z was znajdzie solidny patyk. Dobrze, papo Smerfie! Gdzie jest papa Smerf? Żałuję, że poprosiłem o tę czarodziejską różdżkę. Klakierku, jakie smerfy wolisz? Na miękko? Na twardo? W koszulkach? Wypuść pasie brzucha! Nie denerwuj się, zaraz cię wypuścimy. Hej, ho! Pasie brzuch turlady! Co to? Cykorku! O, papo Smerfie! Smerfuję się, że cię widzę! Pasie brzuch nie lubi Gargamela. Zamknij się, ty górosadła! Nie cierpię twojego widoku! Ej, pasie brzuch robi się wściekły! A, smerfy! W kociołku jest miejsce dla wszystkich! Nie! Wypuśćcie mnie! Widzisz, pasie brzuchu? Smerfy zawsze dotrzymują słowa. Zatrzymaj je! Mają różdżkę! A pasi brzuch ma nowego piłczastego. Zaraz będziemy w domu. Jej! O, punktualnie. Tak, jest twoja. Stokrotne dzięki. Już czas na zraszanie. Ojej, chyba jednak uwolnię tego złego czarownika. Mój drogi duszku, czy mógłbym cię prosić o przysługę? Sprawisz mi przyjemność. Czy możesz zaczekać, aż pasi brzuch skończy się bawić? To dobra myśl, papo Smerfie. Ja tylko żartowałem. Ty wcale nie jesteś górosadła, naprawdę. Słowo czarownika to Już prawie jestem w domu i nie wypadła mi ani jedna smerfo jagoda. Ojeju, ciekawe, co się tam dzieje. Niechaj pył się rozsmerfuje i mi laskę wyczaruje. Udało się, udało. Wyczarowałem magiczną laskę. Ej, wracaj tutaj. Stój, magiczna lasko. Powiedziałem stój. Ojeju, na smerfa papa potrzebuje pomocy. Trzymaj
się, papo, już idę! Marcie! Już jestem, papo Smurfie! Dziękuję, Ciamajdo, wystarczy. Co to jest? Wyczarowałem magiczną laskę dzięki staremu przepisowi, który pożyczyłem od Homnibusa. Magiczna laska? A co ona może? Przywrócić wszystko do poprzedniego stanu. Aha. Patrz. Trzeba tylko wskazać laską i powiedzieć Smurfuj się! Jeju, ale Smurfo fikuśnie, papo, wszystko wygląda tak, jak było przedtem. Właśnie, ale to nie koniec. Magiczna laska może też sprawić, że rzeczy znikają. Trzeba tylko postukać ją o coś i powiedzieć Smurfuj stąd! Ojeju! Oh. Papo! Papo, gdzie jesteś? Wysmerfowałeś się, czy co? Przepraszam, Siamajdo. Jest tylko jeden problem ze znikaniem rzeczy. Nigdy nie wiadomo, gdzie się znów pojawią. To drobny szczegół, który muszę dopracować. Wyobraź sobie, ile pracy może wykonać ta laska. Na razie dla bezpieczeństwa schowam ją do szafy. Niech leży! Idę odwiedzić Homnibusa. Obiecałem, że jak najszybciej oddam mu przepis. Chcesz pójść ze mną? Chętnie, papo, ale muszę sprzątnąć ten bałagan. Tak, Ciamajdo, masz zadanie. Bierz się do pracy. Wiem, wiem. A gdybym wykorzystał magiczną laskę, sprzątnąłbym raz, dwa. Hej, papo Smurfie! No, niech to już poszedł. No, na pewno pozwoliłby mi użyć magicznej laski, prawda? Nie, tak sądzisz? No, ja wiem, żeby się zgodził. A tam od tego są magiczne laski. Nie ta szafa. Mam nadzieję, że ta jest właściwa. O, magiczna laska. Jak to leciało? Odsmerfuj się. Nie, smerfnij się, wysmerfnij się. Nie, smerfuj się. Smurfuj się! Ojej, ale super! Mam nadzieję, że zadziała też w przypadku smurfojagód. Smurfuj się! Ohoho! Udało się! Dzięki tej lasce już nigdy nie będę Ciamajdą. Wiem, że powinienem odłożyć laskę z powrotem do szafy, ale muszę ją wszystkim pokazać. Muszę! O rety! Z każdym krokiem koszyk wydaje się coraz cięższy. Hej, woźniaku, Smurfetko! Co jest, Ciamajda? Zobaczcie, co mam. Zatrzymałeś nas, żeby pokazać patyk? Chodź, Smurfetko. Ależ, woźniaku, to jest magiczna laska papy Smurfa. Ciamajdo, papa Smurf nie ma magicznej laski, tylko Homnibus ma magiczną laskę. Ale teraz papa też taką ma. Ta laska potrafi robić wielkie rzeczy, potrafi sprawić, że coś zniknie. Wystarczy tylko powiedzieć Smurfnij się. Rzeczywiście, papa Smurf ma magiczną laskę. Ach, Ciamajdo, i co zrobiłeś? Ojeju, przepraszam, Smurf. Ojejku, jej. Laska, upuściłem ją do strumienia. Zgubiłem magiczną laskę. Ojej, Smurfetko, co ja powiem teraz papi? Powiedz mu, co się stało i już. Ale on nie wie, że ja ją wziąłem. Hej, Ciamajdo, zobacz, co znalazłam. A może to magiczna laska papi? No jasne, oczywiście, że tak. Smurfie, Ciamajdo, zanieś ją do domu papy Smurfa i to jak najszybciej. No, już się robi. I pamiętaj, co papa Smurf zawsze mówi. Tak, pamiętam, papa. Hej, zaczekajcie, jeszcze nie skończyłem. La, 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 la. No tak, nie ma to jak dobry zabieg nawilżania skóry. Ojej, co my tu mamy? Fajna laska. Czary Mary, otrzymujemy piękne dary. Och, szczęściaż ze mnie, och. Ale będę miał wejście. A może lepiej wrócę do domu i umyję się? Wielki Smurfie, znów jestem czysty. Jak to się stało? Zresztą nieważne. Teraz mogę iść i nie martwić się swoim wyglądem. Papo Smurfie, papo Smurfie. Jak fajnie, jeszcze go nie ma. Muszę odłożyć magiczną laskę. Ojej! Znowu nie ta szafa. Nie ma sprawy. Wystarczy, że powiem Smurfuj się! Powiedziałem Smurfuj się! Powiedziałem Smurfuj się! Nie rozumiem. Wcześniej działało. I co ja mam zrobić? A jeśli ta laska jest nieprawdziwa?
Ojejku, papa Smurf, ojejku! To nie czas na myślenie, muszę się śpieszyć! Co to? Ciamajdo, jeszcze nie sprzątałeś tego bałaganu? Tak, papo Smurfie, nie, papo Smurfie, już się smurfuję! O, mały włos! Podoba ci się? A co to jest, malarzu? Jeszcze się pytasz, co to? Moje najnowsze arcydzieło. Nazywam je Smurfetka na połówce muszli. Niezłe, malarzu, ale nie sądzisz, że lepszym tematem byłby laluś na połówce muszli? Laluś na połówce muszli? A, nieciekawe, niemożliwe. No dobrze, dobrze, to był tylko pomysł, nic nie mówię, nie smerfuj się. O, sakreble, patrz, mój obraz, gdzie on jest? O, płótno jest czyste, coś ty zrobił, lalusiu. Ja nic nie zrobiłem. Tak? A jednak ktoś coś zrobił. Mój obraz, nie ma go. A tyle mi czasu zajęło malowanie. O, ja nieszczęśliwy. Ale dziwne. A może ta laska ma z tym coś wspólnego? Nie, ależ skądże? Mniam, mniam, smurfo jagody. Pasi brzuch uwielbia smurfo jagody. Zjedam całe zbiory, zatrzymać go! Sam go zatrzymaj! Idź się po papę, będzie wiedział, co robić! O, papo Smurfie! Papo Smurfie! Co się stało? Pasi brzuch zjada nam całe zbiory jagód! Jeśli go nie powstrzymamy, nic nam nie zostanie! Co możemy zrobić, papo Smurfie? Już wiem! Użyjemy magicznej laski. Magicznej laski? Słyszamy, Szosinku, magicznej laski. Chodźcie ze mną. Papo Smurfie, jesteś pewien, że trzeba użyć magicznej laski? Może jest jakiś inny sposób, żeby pasi brzuch poszedł? Nie ma czasu do stracenia, Ciamajdo. Ale, chodź. Papo, nie sądzę, żeby... No, prawie skończyłem. Pracusiu, wszędzie ciebie szukam i szukam. Chciałbym, żebyś rzucił okiem na tę laskę, którą niedawno znalazłem. Jest bardzo dziwna. Nie mogę teraz, lalusiu. Muszę skończyć swoją nową maszynę do robienia smurfojagodowego ciasta. Przyjdź później. Zaraz, gdzie ja położyłem zapadkę? Maszyna do robienia smurfojagodowego ciasta? Ależ jesteś zdolny, pracuś. Smurfuj się. Hej, lalusiu, co się stało? Zniszczyłeś mój wielki wynalazek! To nie moja wina, to ta laska! Laska, laska! Jeść! Lalusiu, przez ciebie upuściłbym drewno na opał! Masz! Dodaj to sobie do drewna na opał. Mam przez nią same kłopoty. Och, papo, pasi brzuch ciągle je, odkąd tu przyszedł. Nie martw się, moja magiczna laska sprawi, że zaraz zniknie. Ale, papo, nie sądzę, żeby... Pasi brzuchu, smurfuj stąd! Czemu bijesz pasi brzucha po nodze? Co tu się dzieje, osiłku? Papa Smurf chciał pozbyć się pasi brzucha za pomocą laski. Czego? Jak się czujesz, papo Smurfie? Dobrze, tylko nie rozumiem, co się stało z moją magiczną laską. Ale ja wiem. Mów, słucham. Przepraszam, papo Smurfie, ale laska była mi potrzebna, żeby pozbierać smurfojagody, a potem wpadła do strumienia i ja nie wiedziałem, czy to prawdziwa... Ciamajdo, co się stało z prawdziwą magiczną laską? Opłynęła w dół strumienia. Trzeba było mi od razu powiedzieć. Szukajmy prawdziwej laski. Hej, papo Smurfie, dziś przy strumieniu znalazłem laskę, która wyglądała zupełnie tak jak ta, którą trzymasz. Wydawała z siebie taki dziwny dźwięk, coś jakby brzdęk. Gdzie ona teraz jest, lalusiu? Dałem ją łasuchowi na podpałkę. Na podpałkę? Śpieszmy się! Oby nie było za późno. O, smurfojagodowy suflet, mój ulubiony. Łasuchu! Łasuchu, co zrobiłeś z drewnem, które zebrałeś dziś rano? Wykorzystałem je do pieczenia sufletu. Och, mój biedny suflet! Aha, więc już po niej. I co teraz zrobimy? Papo Smurfie, zobacz, co znalazłem. To magiczna laska. Zupełnie jak prawdziwa. A to? Weź ją sobie, papo Smurfie. Nie mieści się w moim piecu. Jest tylko jeden sposób. Smurfuj się! Mój suflet! Moja magiczna laska. Chodźmy szybko na smurfojagodowe pole, jeśli nadal mamy smurfojagody. Ach, pasi brzuchu, paskudny żarłoku, dlaczego nie pójdziesz jeść gdzie indziej? Pasi brzuchu wielbia smurfojagody. Smurfetka, chyba nie jest za późno. Jeszcze nie, ale pasi brzuch zaraz je z
Smerfu jagody z ostatniego krzaczka. Nie ma czasu do stracenia. Pasie brzuchu, smerfuj stąd. Ciekawe, dokąd go wywiało. Ojej, jabłuszka. Pasie brzuchu wielbia jabłuszka. Tak, moje smerfy, w obawie, żeby magiczna laska nie wpadła więcej w niepowołane ręce, postanowiłem oddać ją Honibusowi na przechowanie. Ależ, papo smerfie, chętnie przechowam ją dla ciebie. Mam wątpliwości, ważniaku. Daję słowo, papo, gdy laska będzie w moich rękach, wszystkie twoje smutki smerfną stąd. Papo smerfie! Ważniaku, zobacz, co zrobiłeś. Tak jak mówisz, papo smerfie, lepiej się jej pozbyć. Uwaga, uwaga! Teatrzyk smerfów z dumą przedstawia nową, pasjonującą sztukę. Trzej smerfkieterzy! Nie cierpię sztuk! Zaraz, zaraz! Jeszcze tego nie słyszeliście! Posłuchajcie! Dziękujemy, Harmoniuszu. Już wystarczy, Harmoniuszu. Prosimy cię, Harmoniuszu. Przepraszam, papo smerfie. W porządku, postawcie tę planszę z boku. Tak, smerfnijcie ją trochę w lewo, a tę drugą bardziej w prawo. Pamiętajcie, cały świat jest sceną, a wszystkie smerfy tylko aktorami. Ej, ważniaku, smerfnij się, dobrze? Jeszcze tylko ostatnie poprawki. Tyle razy wam powtarzałem, kiedy kurtyna idzie w górę, wszystko musi być przygotowane, bo... Lepiej patrz, jak idziesz, ważniaku. A ty lepiej patrz, jak malujesz. Nie dam rady, nie dam rady. Jasne, że dasz sobie radę. Nie dam, nie dam, nie dam rady. Niespodzianka! Zapowiedz przedstawienie. Smerfy i... smerfy. Teatrzyk smerfów... Teatrzyk smerfów z dumą przedstawia smech trukieterów. Trzech smerkieterów. Nie zapominaj dodać, jak świetnie się spisałem, jak dopilnowałem wszystkiego na swój zwykły, błyskotliwy sposób. Ważniak chce, żebym powiedział! Chciałbym teraz przedstawić dwóch szlachetnych smerfów. Smerfin Gama, który rządzi we wsi, i Smerfingtona, i Smerfingtona, który rządzi w mieście. Zdarzyło się tak, że te dwie smerfne rodziny stały się zajadłymi wrogami. Jesteś złym smerfem, Smerfington. A ty jeszcze gorszym, Smerfingam. Tak, sytuacja była tragiczna i... A papa smerf zawsze powtarza, że kto nie smerfuje sąsiada, ma wielkie kłopoty. I że hej, hej! I że nie smerf nie jest rzucać smerfo jagodami! Mogę pojechać do miasta i obejrzeć się sobie, tato? Mogę, co? A pso smerf, nie, nie! Jesteś chłopcem ze wsi i będziesz się trzymał z daleka od miasta, Smerfington! Ojeju, ale słaby ten stół, prawda, farmer? No tak, ależ tato, nie chcę być już tylko farmerem przez całe moje nieprawdziwe życie. Nie chcę zdobyć smerfogłady. Och, co ty powiesz, to jest smerfne dla mnie, ma być smerfne dla ciebie. Uśmiech, córko, wcale nie jest smerfny. Ach, bo nie czuję się smerfnie, ojcze. Córko, przecież masz wyjść za księcia Cykorka. Czy to cię nie cieszy? Nie, nie kocham księcia Cykorka. Jest fu. Ale już obiecałem księciu małżeństwo i na tym koniec. Ale ja chcę smerfnąć za smerfa, którego pokocham. Nie zmusisz mnie do ślubu. Nie poślubię, nie poślubię, nie poślubię. Poślubisz, poślubisz, poślubisz. Chcecie znać tajemnicę? Jasne. Wiecie,
Mam dość bezsmerfnego życia w mieście. Chcę podziwiać piękno przyrody, smerfować kwiaty. Brawo! Jeju, mam nadzieję, że złapię coś smerfnego. Tak, jasne. O, smerfuje bardzo melodyjne dźwięki. Co to może być? O! Kim jesteś? Och, och, nigdy cię tu nie smerfowałem. Och, jestem smerfetka. Mieszkam w mieście, a ty kto? Jestem Ciamajda. No, no, właśnie, mieszkam tutaj na wsi. Miło cię poznać, Ciamajdo. Ale masz ładną rączkę, smerfetko. Dziedzicu Ciamajdo, mamy ważne wieści. Przybyliśmy cię ostrzec, że Smurfington jest w okolicy. O, Smurfington? Nie widziałem żadnego Smurfingtona. Widziałem tylko... Hej, gdzie ona jest? O? Strzeż się, strzeż się! No, jasne, że tak. Gdzie ona jest? Znajdę smerfetkę, gdziekolwiek ona jest. No, no, dokładnie tak zrobię. Może nawet ją poproszę, żeby została moją żoną. Tak. Za okropny hałas. Dalej, żabko, dalej skacz. Hej, smerfy, znacie smerfetkę? Smerfetkę? Mieszka w mieście. W mieście. A wiecie, zawsze chciałem pojechać do miasta. No właśnie. On wygląda jak Smurfingham. Proszę. Słuchaj, czy wiesz... O, Smurfingham! Ojeju, szukanie smurfetki źle wpływa na mój nos. W mieście kręci się obcy. Mówią, że to Smurfingham. Cześć, chłopaki. Cześć, to ja. Słuchajcie, możecie mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć smurfetkę? Co takiego powiedziałem? Chyba będę miał wielkie kłopoty. Stójcie! Co jest, smurfkieterze? Na pomoc! Pomóżcie mi, na pomoc! Wygląda na to, że jakiś smurf potrzebuje pomocy. A może najpierw coś zjemy? Nie cierpię bohaterstwa na pusty żołądek. Niespodzianka, smurfkieterze! Hej, hej, dzięki, dzięki. Spokojnie, młody smurfie. Trzej smurfkieterzy cię uratują. Niespodzianka! O, a więc tak pogrywacie. A mówiłem, że najpierw trzeba zjeść. Dzięki za ratunek, smurfkieterze. Nie ma sprawy, młody smurfie. Tak myślę. Łapać tego nicwonia Smurfinghama! Odeślijmy go za rzekę. Tam jego miejsce. To wcale nie jest śmieszne. Lepiej smurfujmy stąd. Hej, zaczekajcie. Szybko, za nimi, szybko. Nie pozwólcie im uciec. Gdzie jesteś, Ciamajdo? Gdzie? Gdzie? Ojeju! Hej, zaczekajcie na mnie, chłopaki! Zaczekajcie! Ciamajdo! 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 Jestem tutaj! Smurfetko! Smurfetko! Och, nic ci się nie stało, Ciamajdo! Zobacz, smurfetko, przysmurfowałem ci kwiaty! Och, dziękuję, Ciamajdo! Masz, łap! Och, Ciamajdo! Wy tutaj? Aha, Ciamajda ma kłopoty! Powiedziałem kłopoty! Czas na obiad? Nie, Ciamajda potrzebuje pomocy! To
to żadna niespodzianka. Załatwmy to, bo jestem głodny. Puśćcie go, albo zapłacicie smerfem. Niespodzianka! Masz smerf jeden. Oto twoje kwiaty, smerfetko, a raczej kwiatek. Kocha mnie, nie kocha mnie, kocha mnie. Nie kocha mnie, kocha, nie kocha mnie, kocha. Smerf jeden. Nie kocha, nie kocha. Pomożesz nam, Ciamajdo? Jest ich chyba ze 100 albo... Ona kocha mnie. Smerfetko, chciałem tylko powiedzieć... Chodź już, Ciamajdo, wskakuj, wynośmy się stąd. No. Och, Ciamajdo, wróć do mnie szybko. Mają szczęście, że jestem dziś zmęczony. Kocham smerfetkę. Słowo daję i ożenię się z nią. Tak właśnie zrobię. Ożenię się ze smerfetką? Przecież jest córką barona Smurfingtona. Coś ty? No nie obchodzi mnie to. Jest najsmerfniejszą smerfetką, jaką w życiu widziałam. W takim razie trzej smerfkieterowie cię nie opuszczą. Pomożecie? Pomożemy? Absosmerfnie. Może najpierw zjemy kolację? Ojej, teraz mogę powiedzieć ojcu, że się żenię i to wkrótce. On się żeni, a ja jestem głodny. Ojcze, ojcze, zgadnij tylko, ojcze, wkrótce się żenię. A kto za ciebie wychodzi? Smerfetka, smerfetka Smurfington. Smerfetka Smurfington? Żaden Smurfingam nie zwiąże się ze Smurfingtonami. Nigdy, nigdy, przenigdy. Ależ tato, ona jest naprawdę smerfna. Aby mieć absolutną pewność, zamknę cię na klucz w twoim pokoju. Ojeju, co ja teraz zrobię? Muszę ożenić się ze smerfetką Smurfington. Muszę i koniec, ale jak? Och, Ciamajdo, 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 Ciamajdo. Och, smerfetko, moja córko, przyszła panno młoda. Panno młoda? Mam wspaniałe wieści. Postanowiłem, że już jutro poślubisz księcia Cykorka. Och, już jutro? Nie, ojcze, nie wyjdę za księcia Cykorka. Nie wyjdę, nie wyjdę, nie. A czemuż to, mój słodki ponczuszku? Bo kocham, ojcze, Ciamajdę Smurfingama. Ciamajdę Smurfingama? Ciamajdę Smurfingama? Ciamajdę Smurfingama? Moja córka z krwi i kości nigdy nie wyjdzie za Smurfingama. Czy mnie rozumiesz? Poślubisz księcia Cykorka albo w ogóle nie wyjdziesz za mąż. Jak ja teraz poślubię Ciamajdę? Kim jesteście? Pani, trzej smerfieterzy do usług. Oto prezent dla ciebie, smerfetko. To niespodzianka. Od Ciamajdy? Nie, ode mnie. Nie, nie. Poślubić Smurfingama. Sacre smerf, co to jest? Mój ojciec zamknął mnie w pokoju i powiedział, że jutro mam poślubić księcia Cykorka, ale ja kocham cię, Majdę. Nie martw się, smerfetko, już coś wymyślimy. Możemy dać księciu niespodziankę. Czy na weselu będzie dużo jedzenia? Och, już wiem. Moglibyście odnaleźć Ciamajdę i poprosić go, żeby spotkał się ze mną dziś w nocy? Uciekniemy razem i będziemy smerfować długo i szczęśliwie. Twoje smerfienie jest dla nas rozkazem, smerfetko. Ruszajmy w drogę. Och, proszę, przywieźcie mi Ciamajdę przed ślubem. Bardzo proszę. Ojej, ojej, ojej. Chyba będę płakał, no. Smurfkieterzy! Czołem, Ciamajdo! Mamy wiadomości od smerfetki! Od smerfetki? A co powiedziała? No co? Chcę, żebyś zaraz do niej przyjechał. Chyba, że masz ochotę najpierw coś przegryźć. Ojeju! Mam przyjechać? A po co? Żebyście razem prysnęli i smerfnęli. A co?
Ojeju, jak się cieszę, wspaniale! A co smerfniemy? A to, że ona chce, żebyś się z nią ożenił. Coś ty, naprawdę? Jak to? No tak jest, właśnie tak zrobię. Ożenię się ze smerfetką Smerfington. No to ruszajmy, Ciamajdo, zabierzemy cię do smerfetki. Cześć, Ciamajdo! Cześć, smerfetko! Jak się... Tylko szybko, Ciamajdo! I bądź cicho! Będę, będę! Ej, hop! Jesteś taki wspaniały! O, jak się masz, smerfetko? Przyszedłem, żeby... Przepraszam, smerfkieterzy. To jednak wymaga smerfowatości. O, co to będzie, a? Przygotuj się, Ciamajdo! Naprzód, smerf! Ciamajdo! No, już jestem, smerfetko. Och, Ciamajdo, jakie to było dramatyczne. Smerfetko, mój rogaliku. Och, wielki smerfie, to mój ojciec. A więc, mój mały ponczusiu, jesteś gotowa na jutrzejszy ślub? Nie, ojcze, już ci mówiłam, nie wyjdę za niego i już. Właśnie, no, ona wyjdzie za mnie. Kto to mówi? Posłuchaj, ojcze, proszę, kocham Ciamajdę. Ciamajdę? Kto to jest Ciamajda? Kim ty jesteś? Ciamajda. Najwyraźniej. Ciamajda Smurfingham, panie. Wpadłem na chwilę. Smurfingham w moim zamku. Szykują się kłopoty. Zobaczmy lepiej, co się smerfuje. A brań się ty na natręcie. A kto to jest trener? Ojcze, nic ci nie jest. Nie chcieliśmy, smerfetko. Straż, aresztować go. Do lochu z tym natrętem. Trętem? Nie, ojcze, proszę, błagam, kocham go. Dosyć gadania, jutro wyjdziesz za mąż za księcia Cykorka i będzie po sprawie. Fini, koniec, do widzenia. Nie martw się, smerfetko, uwolnimy Ciamajdę! Naprawdę? Ale jak? Mam świetny plan! On zawsze ma świetny plan! Ale fantastycznie! Przebranie zmyli strażników! Zostańcie tutaj i pilnujcie! Straż, co się tutaj dzieje? Dlaczego ten smerf jest tutaj? Ale wasza smerfność, kazałeś smerfnąć go do lochu. Zdury, kazałem smerfnąć go do holu, nie do lochu. Jak sobie życzysz, panie? To mi się bardzo podoba. Idziemy, lordzie Ciamajdo. Jeju, naprawdę idziemy do holu? Co? Oczywiście, tędy, przyjacielu. Co tu się dzieje? Gdzie jest mój więzień? Ha! Ależ przed chwilą zabrałeś go do domu, wasza smerfność! Aha, ofermo! Łapać go! Trzymać więźnia! Gonić go! Szybko! Ojeju, dzięki, że znów mnie uratowaliście, smerfkieterzy. O, nie ma sprawy, młody smerfie, ale teraz musimy ożenić cię ze smerfetką. Tak, tylko jak to zrobimy? Nie przejmuj się, mam kolejny plan! Księżniczko. To najgorszy dzień w moim życiu. Moje ukochane smerfy, zebraliśmy się tutaj, żeby połączyć tę smerfną parę. To straszne. Przepraszam. Zebraliśmy się tutaj, żeby połączyć tę szczęśliwą parę smerfnym węzłem małżeńskim. A zatem, smerfetko, czy bierzesz sobie tego smerfa za męża? A czy ja muszę? Tak. Skoro muszę, to muszę.
Wspaniale! A ty, książę Cykorku, czy bierzesz sobie smerfetkę za żonę? Ach, tak, no jasne, że biorę sobie smerfetkę za najukochańszą żonę. Ciamajdo! A zatem ogłaszam was smerfem i żoną. Ależ z tego księcia okropna Ciamajda. Och, Ciamajdo, mój kochany. Przecież to Ciamajda! Zatrzymać tego smerfa! Sprawdźcie, Ciamajdo! Smerfujcie co sił w nogach! Zostawcie nam te smerfy! Smerfgieterzy przybywają na ratunek! Ale daliśmy im nauczkę. Niektóre smerfy są bardzo tępe. Szkoda tylko, że przed ratowaniem nie smerfnęliśmy trochę weselnego tortu. I tak zakończyła się nasza historia. Dzięki ślubowi Ciamajdy i smerfetki dawny spór między Smerfingtonem i Smerfingamem dobiegł pomyślnego końca. Ty głupi Ciamajdo, patrz jak smerfujesz. Ojeju, tato, przepraszam. Jak nazwałeś mego syna, Smerfington? Twój syn to zupełnie oferma i ty też, Smerfingam. Ach ty, Ty sam jesteś, Masz, weź smerf jagodę. Trafiłem cię! Teatrzyk smerfów z dumą przedstawia niezwykłe przygody Robin Smerfa i jego wesołych smerfów. Dzięki moim genialnym umiejętnościom reżyserskim będzie to najsmerfniejsza sztuka na świecie. Smerfuj, nie gadaj, ważniaku! W zasadzie jestem najlepszym reżyserem w historii naszego teatru. Proszę o ciszę! Jak się wkrótce przekonacie, jestem tak wspaniały, że aż trudno mi w to uwierzyć. Nie sądzę, żeby określenie geniusz w tym przypadku było przesadą. Nie cierpię geniuszy. Witaj, wasza smerfność. Dzień dobry, wasza smerfność. No cóż, zebraliście już podatki od wszystkich smerfów? No, właściwie, bo... Książę Janie, pieniądze zostały skradzione. To Robin Smerf. Robin Smerf. Tylko to słyszą od was smerfogłówki. Lady Marion, smerfuj tutaj. Lady Marion, chcę mieć plany, jak pokonać tego nędznego złodzieja Robin Smerfa. Książę Janie, musisz wezwać najbardziej błyskotliwego, bezwzględnego i groźnego szeryfa z Notting Smerf. Masz rację, szeryf z Notting Smerf. Szeryfie, smerfuj tutaj. Wzywałeś mnie, ważniaku. A właściwie, panie. Niech to... Zaraz to nasmerfuję, ważniaku. Jej, przepraszam, panie, a właściwie ważniaku, a może lepiej... Wszystko gotowe, ważniaku. Zupełnie jak prawdziwy zamek. Szeryfie, masz wypełnić mój plan pokonania Robin Smerfa. A jaki jest plan tego pokonania Robin Smerfa? Potrzebne nam są smerfa jagody. Tak, jagody. Chodźcie za mną. Oto podatki, jakie ściągnąłem od każdego smerfa w królestwie. Ale ten przeklęty Robin Smerf ukradł wszystko i odsmerfował biedakom. Szeryfie,
twoim zadaniem jest... Ty, jakie jest jego zadanie? Włożyć przebranie. Włożyć przebranie, a potem? Pojechać do Smurflasu ze Smurfojagodami. Ach tak! Jedź do Smurflasu ze Smurfojagodami. I co potem? Sprowokować Robina, żeby zaatakował, a potem go złapać. Jasne? No tak. A wy trzej pojedziecie z nim. Bardzo chętnie, ale muszę nakarmić muchę. Jestem pewien, że szeryf sam sobie da radę. Teraz przewidziałem drzemkę. Jeśli nie pojedziecie, wtrącę was do lochu. Cóż, pojadę. Świetny plan. Właśnie, po co mi drzemka? Chodźmy już, chodźmy. Robin Smurf, bohater nasz, panuje w smurfnym lesie. Ballada ma tę prawdę dziś w szeroki świat poniesie. Wiecie co? Fajne z was chłopaki, bardzo fajne! Och, uważaj, co robisz, mały Johnie. Nie chcę, żebyś mi uszkodził piękny strój. Robinie, Robinie! Lady Marion, wyglądasz zabójczo. Och, jesteś prawie tak smurfna jak ja. Szeryf jedzie tutaj i wiezie Smurfojagody. Chce cię przechytrzyć. Szeryf? Przechytrzyć mnie? Robin, już się zbliżają! Smurfujcie na stanowiska, wesołe smurfy! Musieli przyjechać w porze obiadu. Nie cierpię biegać i jeść. Ojeju! Jesteśmy tylko bezbronnymi podróżnymi, jadącymi przez straszny las! Już smurfują, Robinie! I my też! Jeszcze czas, jeszcze czas! Czy mój kapelusz wygląda smurfnie? Może Robin Smurf nas nie napadnie i nie zabierze wszystkich smurfojagód? Witajcie, niegodziwcy! Robin Smurf! O nie! Tak! Odsmerfować smerfojagody! Teraz! Zaatakowałeś nie te smerfy, Robin Smurfie! Co ty powiesz? Wiedziałeś, że przyjedziemy? Bystry jestem, co? Bzik! Na pomoc! Na pomoc! Robinie! Proszę! Nie lękaj Robin, się, Lady Marion, droga ma! Odważny Robin Smurf o ciebie dba! Och, Robinie, kocham cię! Wcale ci się nie dziwię. Nie spadnij z wierzchowca, piękna panno, kimkolwiek jesteś. Wiesz dobrze, kim ona jest, Robin Smurfie. Ostrzegła cię, że przyjedziemy, prawda? Prawda? Nigdy w życiu nie smurfowałem jej na oczy. Żegnaj, piękna panno! Jeśli chodzi o was, stokrotnie wam dziękuję za pyszne smurfojagody. A te szybkie rumaki będą dla wieśniaków z Notting Smurf. Miłego spaceru, smurf rycerze! Pieszo, spóźnię się na drzemkę. Naprzód, smurf! I powiedzcie księciu Janowi, że póki król Ryszard nie wróci, Robin Smurf i jego wesołe smurfy będą walczyć, żeby nieść prawdę, sprawiedliwość i smurfny styl życia. Och, Robin, ach ty liśnie. Wy smurfogłówki, mieliście złapać pułapkę Robin Smurfa, a nie dać złapać się jemu. Powinniście moczyć łby, ale nie nogi. Ale Lady Marion smurfnęła Robin Smurfowi, że przyjeżdżamy... A co smurfnie niemożliwe? Lady Marion kocha mnie całym sercem. Ach, ach! Pamiętam ten moment, kiedy mnie ujrzała po raz pierwszy. Strzała Kupidyna przeszyła jej małe serce. Och, mam pomysł. Właśnie wpadł mi do głowy kolejny genialny pomysł. Urządzę łucznicze zawody. Robin Smurf się temu nie oprze. Jeju, panie, Robin Smurf wszystko wygra. Oczywiście, ty smurfogłówku. I o to chodzi. Nawet gdy będzie w przebraniu, dowiemy się, że to on. Ciekawe, a jak? Bo będzie zwycięzcą, a potem go smurfniemy. Oj! Przybijanie działa fatalnie na moje palce. Z
zawody ucznicze jutro smerfastycznie. La 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 la. To ja najdroższa, pan Smerf wspaniały. Proszę? Ach, moja mała iskierko, jak widzę, szykujesz się na zawody. Zawody ucznicze to mój najgenialniejszy plan na długiej liście samych genialnych planów. To pułapka na Robin Smerfa. Tak, rozumiem. Och, jaki to genialny plan. A wiesz, co sądzi Sir Flynn, że jesteś przyjaciółką Robin Smerfa? Czyż to nie śmieszne? Tak, śmieszne. Tylko pomyśl, kiedy będę miał z głowy Robin Smerfa, będziemy mogli się pobrać. Jak ci się to podoba? Ach, jacy będziemy szczęśliwi. Szczęściara z ciebie. Panny w całym Smerfokrólestwie wiele by dały, żeby za mnie wyjść. Popatrz tylko, co masz. Gotowe, Robin! Smerfujemy! Z łatwością wygrasz zawody, Robinie! Tak! Jesteś najsmerfniejszym łucznikiem w całym Notting Smerf! Wiem! Hej! Robinie! Robinie, to pułapka! Robinie! Robinie, nie idź na zawody, to pułapka! Jedna z głupich pułapek życia. Och, nie martw się, Lady Marion, będę w przebraniu. Nie, Robinie, czekają na ciebie, proszę, nie idź! Nie przejmuj się, Lady Marion, przecież wieśniacy mają prawo zobaczyć mój popis ucznictwa. Tak, wesołe smerfy? Tak, Robinie! Cóż ja mam powiedzieć? Panie i panowie smerfy, najsmerfniejszy łucznik na królewskim dworze. Szeryf Notting Smerf! Brawo, brawo, brawo! Jeju, muszę tylko smerfnąć w tę dużą czerwoną plamkę. To chyba proste. A to co? Co to za oferma, co? Szeryf Notting Smerf. Nie, nie, głupku, strzała, strzała! A tak, strzała! Może trochę entuzjazmu, wieśniacy? Ura! Ura! Czy ktoś uzyska lepszy wynik? No jasne, ja! Och, Robinie! Czasami zadziwiam nawet samego siebie. Tylko jeden Smerf mógł tego dokonać. To Robin Smerf. Aresztować go! Wtrącić go do lochu. I zakuć w kajdany. Mam to w nosie, książę Janie. I skuć mu ręce. Proszę bardzo. Zabrać łuk i strzały. Zabrać lusterko. Nie, nie, wszystko tylko nie to. Jesteś skończony, Robin Smerfie. Skończony, skończony, skończony. Będziesz tu gnił do końca swoich dni. Ten to masz szczęście. Brawo! Smerfny spektakl, ważniaku! Fantastycznie! A kto tam? Aha! Najbardziej na świecie nie cierpię objadających się wieśniaków. Szukajcie smerfojagód! Jazda! Ja idę tam. Ja przeszukam śmieci. Poszukam za domem. A ja tutaj. Ach! Smerfnęli od Robin Smerfa. Aresztować ich! O nie! Błagamy! Jesteśmy niewinni!
skuć ich razem z innymi. Kiedy Robin Smurf się o tym dowie, uratuje nas. Tak właśnie, Robin Smurf nas uratuje. A więc nic jeszcze nie wiecie. Cześć, chłopaki. Ha, tu macie swojego Robin Smurfa. Smurfujmy stąd. I co teraz zrobimy? Nie jest nam zbyt wesoło bez Robina. Tak się martwię o Robin Smurfa, że nic nie mogę robić. Nie mogę jeść, nie mogę spać, nie mogę tworzyć. Ja też nie mogę jeść, nie mogę jeść, nie mogę jeść. No, może nie zawsze. Mały żonie, bracie Smurfie. Lady Marion. Co ty tu smurfujesz w środku nocy? Macie, włóżcie te ubrania. Mam plan, jak uwolnić Robina. Możemy smurfować. Ach, znowu wolny, ale świat ma szczęście. Głucha cisza, Robinie. Żaden smurf nas nie widział. Jaki smurf głupek łaziłby tutaj o tej porze? Oj, kim jesteście, smurfy? Jesteśmy strażnikami, szeryfie. Przenosimy go do innego więzienia. Jeju, a czemu ja nic o tym nie wiem? Nie poznajesz strażników? Tak, no chyba. Tym gorzej dla ciebie, Robin Smurfie. Inne więzienie jest okropne. Nie masz serca, szeryfie. Lady Marion, kiedy pozbyłem się tego łobuza Robin Smurfa, czuję, że muszę cię o coś zapytać. Lady Marion, czy zechcesz? Na zegarze 12:00, wszystko smurfnie. Nie teraz, pusto, smurfaku. Chciałem tylko powiedzieć, że straż przenosi Robin Smurfa. Świetnie, świetnie. Jak mówiłem, straż przenosi Robin Smurfa? Stać! Stać w imieniu prawa! Robin! Uciekajcie, szlachetni wieśniacy! Ja i moje wesołe smurfy będziemy walczyć w waszym imieniu! Jaka jest nasza strategia, Robinie? Jaka strategia? Smurfujemy stąd! Za nimi! Nie pozwolimy im smurfnąć! Opuścić most! Otworzyć bramę! Szybko, szybko! Uciekajmy! Wielki smurfie! Co smurfujemy, Robin? Robin! Robin! Ach, twój widok jest taki inspirujący. Robin, szybciej! Jesteśmy uwięzieni przy moście! Niektóre z tych plam nigdy nie zejdą. Hurra! Robin, nie ma takiego smurfa jak ty! To prawda, mały Johnie, szczera prawda. I tak mi nie uciekniecie, bezczelne smurfy! Au revoir, książę Janie! Ktoś mi za to zapłaci i ona też drogo zapłaci! Jest pół do pierwszej, wszystko smurfnie! Ach, wcale nie smurfnie, pusto smurfku! Ach, moje wesołe smurfy, miło wam, że wróciłem. Tak, tak! Tak, to jest to, Robin! Kochamy ciebie, Robin! Hurra, Robin! Dziękuję, moje wesołe smurfy, ja też was kocham. Ja tak powiedziałem? Robin, Robin! Co się stało, szlachetny wieśniaku? Książę Jan zamknął Lady Marion w wysokiej wieży. Wieży? No, jak to? Tak, w wieży. Już wie, że pomogła ci w ucieczce. Tym razem książę Jan posmerfował za daleko. Podzieliłem królestwo na pół. Jedną połowę opodatkuję bezwzględnie, a drugą bezlitośnie. Gotowe, Robinie? Gotowe, smurfujcie. Zanim mój brat smurfogłówek król Ryszard wróci, mam zaszczyt ogłosić siebie królem. Niech żyje król!
zacząłem, niegodziwcy! Robin Smurf! Zawsze do usług! Brać go! Jest 5 na 1, Robin Smurfie! Nie masz żadnych szans! Chyba jestem w niebie. Przeliczcie jeszcze raz. 10 na 5. Teraz już ma szansę. Jasne, teraz my nie mamy żadnych szans. Może dacie nam kilku swoich ludzi? Tchórze, żaden smurf mnie nie powstrzyma. Związać ich, muszę się zająć bohaterskim czynem. Na pomoc! Na pomoc! Robinie! Robinie! Puść mnie, ty niesmerfny smurfie! Pozwól mi zostać królem, Robin Smurfie! Zrób to dla niej! A dokąd to? Nigdy mnie nie smurfniesz, Robin Smurfie! Och, ty brzydalu! Może w czymś pomóc, wesoły smurfie! Król Ryszard, wróciłeś? A skąd miałem wrócić? Żartowałem! Mógłbyś to przeciąć, panie? Od tego zależy los całego smurf królestwa. Jasne! Miłej podróży! A nie masz szans, Robin Smurfie! A poddaj się! Robin Smurfie! Dzięki za opiekę nad moimi poddanymi podczas mojej nieobecności! Tylko tyle mogłem zrobić, panie. Och, Robinie, byłeś smurf cudowny! Jasne, prawda? Marion, jest tylko jedna rzecz smurfniejsza od twojego pocałunku. To mój pocałunek. Ach, Robinie. Moje drogie smurfy, doceniam wasz aplauz, bo to znaczy, że poznaliście się na błyskotliwości tej sztuki. Nie cierpię geniuszy. Było tylko jedno drobne przeoczenie. To ja powinienem grać Robin Smurfa. Laluś był w porządku, ale ja tchnąłbym nowy powiew w tę rolę. Który ze smurfów ma więcej fantazji? Jest przystojniejszy? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Znów mnie przechytrzyłaś, wstrętna skrzynko. Zamknę cię, już mi nie będziesz sprawiać kłopotów. No, koniec z tymi głupimi sztuczkami. Wynoś się z mojego życia. Wynoś się jak najdalej. O nie! Przestań! Zaraz ci wszystko wytłumaczę! No tak, mogłem się domyślić, że pozbycie się tego pudła nie będzie takie proste. Ale jest sposób, żeby się ciebie pozbyć. Wcisnę cię jakiemuś nic nie podejrzewającemu bałwanowi, który będzie wystarczająco tępy, żeby... Jest tam kto? Halo! Hej, hej! Jesteś pewnie tym wielkim mędrcem, którego szukam. A ty kim jesteś? Ja jestem tylko skromnym czarownikiem i przyszedłem do ciebie po radę.
O wielka wyrocznia, o mędrce, o skarbnico najgłębszych myśli. Skończ już, czego chcesz? Znam pewne wstrętne małe stworzenia zwane smerfami. Od lat okropnie uprzykrzają mi życie. Chwytałem się już najróżniejszych sposobów, żeby pozbyć się z lasu tych małych niebieskich łotrów. Ale nic z tego nie wyszło. Próbowałem już wszystkich sztuczek ze... Wszystkich sztuczek? Tak. Chcesz powiedzieć, że potrzebujesz sztuczek? No tak. Nieczystych zagrań. O tak, nieczystych zagrań. Tak jest, tak jest. No tak jest, tak jest. Przykro mi niestety, ja tylko udzielam rad. Ale dla ciebie zrobię wyjątek. Och, naprawdę? Mam tu czarodziejskie pudełko sztuczek poniżej pasa. Gwarantuję, że wykona najbardziej paskudne zadanie. Biorę! Tak wartościowa rzecz drogo kosztuje. Ale ja mam niestety tylko jedną monetę. Sprzedane. A teraz idź już, jestem bardzo zajęty. Ach, pudło brzydkich sztuczek! I to za jedną monetę! Nie mogę uwierzyć, że to prawda! Och, klakierku, te wstrętne smerfy są już skazane na zagładę! Och, jestem taki szczęśliwy, że chce mi się śmiać! Coś się pali! O, moje piękne pudło! Dawam cię! Muszę odzyskać moje pudło! Muszę! Ach, naturo nieposkromiona, czemu mnie tak mocno bijesz? Jeju, to nie natura cię uderzyła, ważniaku, zobacz. Jakie piękne, zobacz, co jest w środku. Hej, a może tam jest dużo ciastek? Albo ciężarków. Albo lusterek. Albo prezentów. A, jest zamknięte. Papa, Smurf na pewno je otworzy. Tak, zabierzemy je do papy Smurfa. Ale będzie niespodzianka. Nie cierpię niespodzianek! Umiesz otworzyć pudło, papo Smurfie? Umiesz? Cierpliwości, moje Smurfy! Cierpliwości! Pamiętajcie, to może być kolejna sztuczka Gargamela. Halo? Nic. Nie, moje Smurfy, nie pozwalam. To zbyt ryzykowne. Trzeba przyrządzić miksturę przejrzystości. Żeby zajrzeć do pudełka bez otwierania. Prawda, papo Smurfie? Tak, moje Smurfy, ale muszę zdobyć wyjątkowy składnik z głębokiego lasu. Wrócę jutro rano, a tymczasem niech żaden Smurf nie dotyka pudełka. Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne. Tak, papo Smurfie. Do widzenia, papo Smurfie. Będziemy bardzo grzeczni, papo Smurfie. Jeju, strasznie ciekawe, co jest w środku. A może sukienka? A może wielka niespodzianka? Pamiętajcie, co mówił papa Smurf. Ciekawość jest zabójcza dla Smurfa. Słuchaj, a nie będziesz żałować. Gdy zapobiegasz kłopotom, nie masz problemów. Ale najważniejsze, jak tylko ktoś dotknie pudełka, powiem papie Smurfowi. Ciągle myślę tylko o tym, co jest w tym pudle. Może szybciej zasnę, jeśli policzę torty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22, 23, 24, 25. 209, 210. Och, ależ to smerfne pudełko. 214. 565, 566. Och, gdybym tylko mógł otworzyć te księgi. Muszę się dowiedzieć, co jest w tym pudle. Ostatecznie jestem asystentem papy Smurfa. Hej, żądam, żebyście powiedzieli mi, co tu robicie. Najpierw ty powiedz, co tu robisz, ważniaku. Ja? Tak, jestem asystentem papy Smurfa i mogę otworzyć pudło. O nie, nic z tego, ważniaku, jestem najsilniejszy, więc to ja otworzę. Asiłku, grzeczny Smurf wie, że to ja powinnam pierwszy.
pierwsza otworzy. Gdybyście byli tak ciekawi jak ja, wiedzielibyście, że to ja powinienem być pierwszy. Cicho! Mam pomysł! Otwórzmy pudło razem! Tak! Myślisz, że jesteś takie mocne, co? Dalej, Smurfy, podważamy! Mocniej! 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 Zobaczcie! Otworzyło się! Otworzyło! I już dajcie zobaczyć! O! Jest puste. Nie cierpię pudła. Puste? A ja myślałem, że głupie pudło. Wiedziałem, od samego początku wiedziałem. Niech tylko papa Smurf dowie się, że go nie posłuchaliście. Mam nadzieję, że będziecie mieli nauczkę. Gdybyście mnie posłuchali, nie mielibyście teraz kłopotów. Ale w nie. Zawsze musicie zachowywać się jak dzieci. I tak nie chciałam żadnej nowej sukienki. A, na pomoc! Na pomoc! To chyba Smurfetka. Przestań, łaskoczysz mnie! Przestań, słyszysz? Nada, to ty zgrywał się. Wiedziałam, że to ty! Przestań, Smurfetko, to nie ja! Wszystko ci wytłumaczę! Przestań, Smurfetko! Słyszysz? Au! O nie! Myślisz, że jesteś tak mocny, co? Zaczekaj, to nie ja! Kto to zrobił? Bardzo śmieszne, Lalusiu. Teraz się pośmiej. Dość tego. A masz. Co? To jest wojna. O, co tyle hałasu. Ja wam zaraz pokażę. To pudło musi być gdzieś w pobliżu, mój klakierku. Wiem. Co to? Smurfy? Słyszę Smurfy! O, i widzę Smurfy! Gargamel! Za nim, klakier! Gonimy go! Na pomoc! To Gargamel! Gargamel, na pomoc! Eureka! Znalazłem wioskę! Tak łatwo się je łapie, że aż mi prawie głupio. Patrz! Patrz, klakierku! Są w różnych smakach. A co to? Moje cenne pudło! Ale gdzie są brzydkie sztuczki? Au! Udało się! Teraz mam już wszystko! Na. Chyba stało się coś złego. Halo? Nikogo nie ma. Nie ma też pudła. Gargamel! A więc to on się za tym kryje. Oby tylko nie było za późno. Dzisiaj, klakierku, zjemy z klasą potrawkę a la Smurf. Klakier, nie baw się jedzeniem. Na Smurfa jeszcze zdążyłem. Aha, a teraz doprowadzimy nasz przysmak do wrzenia. Dzięki tym składnikom może uda mi się zmienić potrawkę Gargamela w miksturę przejrzystości. Papa Smurf... Kiedy dam znak, bądźcie gotowi do ucieczki. Ojej, stajemy się niewidzialni. Ach, świetnie. A teraz zdanie główne. Nie ma ich? Przecież to niemożliwe! Przed chwilą byli! A teraz... Nogi! Mój nos zniknął! Gdzie mój piękny nos? Och, nie mam go! Ach, nie widzę was, ale wiem, że tu jesteście i już mi nie uciekniecie! O nie! Zaraz, wszystko ci wytłumaczę. Wcale nie chciałem zamykać się w tym pudle. To był tylko przypadek. Wierzysz mi, prawda? Wierzysz? Ojej! Mam nadzieję, że dostaliście nauczkę. Och, tak, papo Smurfie, tak. Bardzo dobrze. I choć raz Gargamel też dostał porządną nauczkę.
przepraszam, żadnych sztuczek, obiecuję. Proszę, już więcej tego nie zrobię. Na pomoc! Nie, przestań, przestań, błagam! Na pomoc, błagam! Ach, wspaniała pleśń, nadzwyczajny grzyb, fantastyczne zarodniki. Uzupełnię swoje zapasy klakierku. A potem zajmę się pracą nad nową miksturą, która zniszczy te paskudne smerfy. Au! Klakier, skończ te głupie zabawy, kiedy ja... Cicho, to chyba smerfy. Zobacz, klakier, duszki zakopują coś w ziemi. Ale królowa Leonora się ucieszy. Tak, duszki lasu ją godnie obdarują. Zaraz się dowiemy, co postanowiły schować. Klakierku. Może zakopały coś do jedzenia, a może... Klakier, wynoś się stąd. O, patrz, klakier, co my tu mamy? Złoto! Trafiliśmy na złoto, klakier! Prawdziwe złoto! Jestem bogaty, bogaty, bogaty! A to oznacza władzę, klakier, i fortunę! Kupię sobie klejnoty, piękne stroje, będę jadał jak król. Już nikt nie będzie śmiał się ze mnie. Bądź grzeczny, klakierku, a przyniosę ci ładną niespodziankę. O, co się stało? Jakiś łotr ukradł nasze złoto. Skąd wiedział, że zostało ukryte? Co się tam dzieje? Aha, może to złodzieje? Trzymaj się, Ciamajdo! Trzymam się, Osiłku, trzymam! To wcale nie jest śmieszne, Ciamajdo! Patrz, masz tu prezent! Ojeju, dzięki, Zgrywusie! Uwaga! To duszek! Ojeju, on jest ranny! Musimy pomóc temu biedakowi! Nie, Ciamajdo, duszkom nie można ufać! Nie można? A czemu? Bo po prostu nie można i już! To prawda, z nimi są same kłopoty! Jeju, a ja z nimi nie miałem kłopotów! Wracajmy na most! Powiemy papie Smurfowi! Tak, chodźmy! Naprawdę duszki są złe? Hej, zaczekajcie, już idę! Smurfy! Mogłem się domyślić. A to łobuzy. Kradną nam złoto, a potem mnie atakują. Nie ujdzie im to płazem. No, ważniaku, kiedy smurfy wrócą z nowymi belkami, skończymy naprawiać most. Powinienem był z nimi pójść, papo Smurfie. Kiedy nikt ich nie pilnuje, zawsze wpadną w jakieś kłopoty. Właściwie... Papo Smurfie! Papo Smurfie! Widzieliśmy duszka! Tak! Jechał na koniu i chciał nas przejechać. Wyglądał na bardzo złego! No tak! I został ranny, kiedy spadł z konia i... Ranny? Udzieliliście mu pomocy? A po co mamy pomagać duszkowi? Duszki są złe. I podstępne. I dziwnie wyglądają. Chociaż raz mają rację, papo Smurfie. Ja też słyszałem, że duszki przynoszą pecha. Co? Nie udzieliliście mu pomocy z powodu plotek? Zostawiliście rannego? Ależ, papo Smurfie, nie sądziliśmy, że... Wy niedobre niebieskie smurfy, żądam, żebyście oddały ukradzione złoto. To on, papo Smurfie, widzisz, jaki jest zły? Chcę złota! Oddajcie je, albo wrócę z wojskiem i sam odbiorę. Niestety, mylisz się. Nie potrzebujemy złota i nie kradniemy. Wrócę tu i zniszczę waszą wioskę. Nie cierpię duszków. Dziwne. Większość duszków jest bardzo przyjazna, a ten książę uważa, że go skrzywdziliście. Jak sądzisz, papo, naprawdę wróci i zniszczy naszą wioskę? Nie wiem, ważniaku, ale muszę udać się do Królestwa Duszków i wyjaśnić tę nieszczęsną sprawę.
Do widzenia, moje smerfy. Bądźcie grzeczne. Słuchajcie, smerfy. Przygotujmy się na wypadek ataku duszków. Masz rację, Osiłku. Myślisz, że papa Smerf ich zatrzyma? Przecież papa Smerf wszystko potrafi. Wiem o tym, bo jestem jego asystentem. A kiedy coś mówię, smerfy słuchają. I dlatego... Nie rozumiem, czemu smerfy nie chcą mnie wcale słuchać. Zmienimy wioskę w fortece i wtedy żadne duszki jej nie zniszczą. Tak, my im pokażemy. Nikt nie będzie pomiatać smerfami. A już na pewno nie duszki. Nie cierpię duszków. Jedwabiu strój wnet będzie mój i klejnotów drogich stos. Zamienię w pałac dom nasz, by przepychem aż się skrzył. A służby rój na kaprys twój mój kocie będzie biec. Najwyższy czas luksusu blask do naszych rzucić łask. Sam poznasz, jak kawioru smak odmieni życie twe. A własny jacht i kumpel szach ucieszą nawet mnie. Prywatny balet i złoty szalet, od dziś to jest mój cel. Rolls Royce i kasa i ekstra klasa, panowy Gargamel. La 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 la. Ach, jestem wspaniały, ha, ha. Co za czarownik, najwspanialszy na świecie. Witam serdecznie, dobry panie. Mam propozycję i żaden człowiek o takich zaletach jak ty nie może jej przepuścić. A czemu? Nie pytaj. Wiem, że słyszałeś takie powiedzonko. A jakie? Aby zarobić złoto, trzeba wydać złoto. Jak to? Mam tu z dalekich Chin jedynego w swoim rodzaju poszukiwacza skarbów. O! To wyjątkowe zwierzę ma zadziwiającą umiejętność wywąchiwania złota. Wywąchiwania złota? Tak, panie. Znajdzie każde złoto, jakiego zapragniesz. Złoto, jakiego tylko zapragnę? Tak, panie. Nie ma drugiego takiego stworzenia na świecie. Daję słowo. Niestety muszę je sprzedać. Chociaż wiem, że to będzie dla mnie wielka strata. Klakierku, mam dla ciebie wspaniałą niespodziankę. Nie, nic się nie bój, Klakierku. Przedstawiam ci nosala. Niezwykle rzadkie i cenne zwierzę. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnicie. Jego utalentowany nos wywącha w lesie całe złoto duszków. Jedz, mój drogi, jedz! Wkrótce przystąpisz do pracy. Ach, nosalku, mój drogi, smacznego, smacznego, bo masz przed sobą dużo pracy. Już wkrótce, wkrótce! Te małe niebieskie smerfy zapłacą mi za zdradę. Ja im nie daruję. Matko! Matko! Gard! Cieszę się, że wróciłeś bezpiecznie, synku. Matko, podstępne smerfy ukradły złoto od duszków lasu. Smerfy ukradły? Och, niemożliwe. Tak, mamo, i jeszcze mnie napadły. Och, chyba się mylisz, synu. Znam papę Smerfa i wiem, że jest uczciwy i bardzo miły. On może tak, ale pozostałe smerfy są złe. Zabieram swoich jeźdźców i jadę odzyskać złoto. Jak? Przemocą? O, nie zgadzam się, bo nie masz dowodów. Poszukaj złodziei gdzie indziej. Nie, matko. Dobrze wiem, że to one ukradły, a więc są naszymi wrogami. Wybacz, może jesteś za stara, żeby to zrozumieć. Za stara? Jak możesz ty? Naprzód, dzielni rycerze! Za złoto i naszą krainę! Za złoto i naszą krainę! Wieża strażnicza gotowa, Osiłku. O, dobra robota, pracusiu. Teraz potrzebny wartownik. Cykorku, możesz być pierwszym strażnikiem? No, ja mam się tam wspiąć. Tak jest, musisz tylko krzyknąć, kiedy zobaczysz duszki. Dobrze, ale mam lęk wysokości. Nie marudź, Cykorku, nie denerwuj wszystkich. Nie będę patrzył w dół, nie będę patrzył w dół, nie będę patrzył w dół. Mamy duży zapas kamieni. Damy im radę, pracusiu. Zobaczysz, jak duszki zostają smerfnięte.
Hej, co robisz z moimi ciastkami, Zgrywusie? Obowiązek wzywa, Łasuchu. Ciastka są nam potrzebne do obrony. Oddawaj moje ciastka. Pyszne. Ekstra! To też możemy wykorzystać przeciwko duszkom. Chodźmy. Dobra, Łasuchu, tak się robi pułapkę na duszki. To mi się podoba. Możecie mnie stąd odsmerfnąć? Nie teraz, Ciamajdo, jestem zajęty. Tak, ja też. Trudno, dzięki. Duszki się zbliżają, duszki się zbliżają. Ja tu nie widzę żadnych duszków. Zaraz powinniśmy trafić do Królestwa Duszków. No, jesteśmy na miejscu. Tak, Gard powiedział mi o tej nieszczęsnej przygodzie. Szczerze mówiąc, boję się, że zrobi jakieś głupstwo. I dlatego tu jestem, królowo Leonoro. Wybacz, wasza wysokość, właśnie dowiedziałem się, że książę wyjechał ze swymi rycerzami. Z rycerzami? Tego się obawiałam. Mój porywczy syn wyjechał wbrew mojej woli. A więc nie ma czasu do stracenia. Ruszajmy razem i powstrzymajmy go, nim będzie za późno. Zapłacą za kradzież naszego złota. Będą gorzko żałować za naszą krainę! Ciamajdo, zobacz, nadjeżdżają! Ojeju, to duszki! Wołaj na alarm, cykorku, stoisz na warcie! Duszki się zbliżają! Duszki się zbliżają! Wszyscy na stanowiska! Do ataku! Ognia! Ognia! A to już w ogóle nie można sobie pospać. Opalić palisadę! Teraz nic nas nie powstrzyma! Do wioski! W górę, moi dzielni rycerze! Pokażemy im, na co nas stać! Zajmiemy się smerfami, książę! Smerfujcie katapulty! Smerfujcie katapulty! A więc taki jesteś, co? Zejdź na dół i walcz! Jak smerf. Trzeba tylko dobrze wycelować, Zgrywusie. Tak się robi pułapkę na duszki. Ale ich zaskoczymy. Zaraz, zaraz! Przecież to nie może się zmarnować! O nie! Zaraz mi pęknie serce! No, może te niedobre duszki wreszcie odejdą? Tak, może nawet odlecą? Nie cierpię duszków! Do ataku! Uwaga, jadą! Na pomoc! Chyba się nie nadaje do takiej roboty. Pomyśl, jacy będziemy bogaci. Będę mieszkał w zamku, jadał pyszne potrawy, nosił najmodniejsze szaty. Ach, ty głupi nosalu, masz szukać złota, a nie zajadać smerfo jagody. No nosal, ja tylko żartowałem, oczywiście. Jesteśmy już blisko, królowo. Dobrze, oby nie było za późno. Popatrz. No, radzę ci wziąć się do roboty, nosal. Znalazłem złoto duszków pod pniakiem. Teraz twoja kolej. Zapłaciłem za ciebie dużo pieniędzy i nie chciałbym ich zmarnować. Co?
To ten okropny czarownik ukradł nasze złoto. Mogłem się domyślić, że to Gargamel. Mam nadzieję, że uda się wszystko wyjaśnić. Smerfy, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. O! Wybacz, papo Smerfie. Smerfy, chodźcie tutaj. To papa Smerf. Papo Smerfie, duszki nas zaatakowały. Tak, ale my wygrywamy. Mówiłeś coś, nędzny Smerfie? Przestańcie walczyć, słyszycie? Słuchajcie mnie, Smerfy i duszki. Między nami musi panować pokój i przyjaźń. Nigdy nie będziemy przyjaciółmi Smerfów złodziei. To nie Smerfy ukradły nasze złoto, tylko zły czarownik Gargamel. Gargamel? Tak, Gargamel. I aby udowodnić nasze przyjazne uczucia, pomożemy duszkom powstrzymać Gargamela przed dalszą kradzieżą złota. Wiesz co, Nosal? Jeśli wkrótce nie znajdziesz dla mnie złota, będę musiał rozważyć możliwość zamiany cię w dywanik. Chwileczkę! Nie sądzisz, że to drzewo jest interesujące? Hej! Nosal, ty głupku! Chodź tutaj! Nosal! Znalazłeś złoto? Złoto, złoto! Pszczoły? O nie, pszczoły! Co się z nami dzieje? Złoto? W pobliżu musi być złoto! O nie, Klakierku! To na pewno magiczne drzewo! Stara sztuczka duszków! Tutaj widzieliśmy Gargamela. Wygląda na to, że nie próżnował. Zobacz, matko! Ktoś wszedł do magicznego drzewa! Kto odważył się wtargnąć do naszego świata? Gargamel! Jest w drodze do naszego królestwa. Musimy go zatrzymać! Zobacz, Klakierku, zobacz! To wszystko prawda! Świat duszków istnieje! O, będę bogaty, bogaty, bogaty! Spójrz na bramę, Klakier! Czyste złoto! Co za szczęście! Zdaje się, że tu nikogo nie ma. Jak dobrze się składa. O, sam ten daszek jest wart fortunę. Czyste złoto, szmaragdy, rubiny, wszystko moje. Ach, jestem szczęśliwy, zaraz będę szlochał. To Gargamel. Spójrz, matko, plądruje nasze miasto. Och, jaka wspaniała fortuna, wspaniała fortuna! Król, jestem bogaty jak król! To straszne. I to moja wina, bo zostawiłem miasto bez straży. O, nie obwiniaj siebie, książę. Wszyscy popełniamy błędy, nie wyłączając nawet mnie. Książę? Osiłku, wszystko gotowe? To go powinno zatrzymać. Gotowi? Gargamel wychodzi. Jesteśmy gotowi. A własny jacht i kumpel szach ucieszą nawet mnie. Prywatny balet i złoty szalet, od dziś jest to mój cel. Rolls Royce i kasa i ekstra klasa, to nowy Gargamel. I właśnie ja, tu zawsze tak. Cicho, ty głupi kocie! Kto to? Przestańcie! Dosyć! Dosyć! Ognia! Ja! Dość! Dość! Słuchaj, Gargamelu, masz stąd odejść i nigdy nie wracać! Smerfy? Tutaj wśród duszków? A jakże się cieszę! Chyba zostanę na obiad! Myślicie, że możecie pokonać wielkiego Gargamela szyszkami i żołędziami? My, duszki, potrafimy dużo, dużo więcej. O, moje nowe ubranko! Przestań, przestań! Dosyć, już idę, idę, idę! Pomidory gotowe, papo Smerfie! Odpalaj, pracusiu! Szybko, Klakier! Wskakuj do magicznego drzewa! Precz, zły czarowniku! Odchodzę, ale wrócę po złoto!
papo Smurfie! Królowo Leonoro! Gargamel mówi, że to wróci! Niech mówi, co chce, osiłku. Już nigdy nas nie znajdzie. Musimy zapamiętać, gdzie jest to magiczne drzewo, żebyśmy mogli tu wrócić! Co się dzieje? O nie! Zniknęło całe złoto, przepadło! Chcę mojego złota, mojego kochanego złota! O nie! Jeszcze raz wam dziękujemy za pomoc. A teraz moje kochane Smurfy, mój syn i jego jeźdźcy odprowadzą was do wioski i pomogą przy naprawie szkód. Dziękujemy, królowo. Dzisiaj wszyscy wiele nauczyliśmy się. Ja na pewno. Już nigdy nie będę podejrzliwy i zbyt szybki w ocenie. Zawsze sądziłem, że to, co niebieskie, jest złe, ale Smurfy są inne. No, bo jesteśmy inni. A ja lubię niebieski. Różnorodność to uroda życia, Ciamajdo. Wszystko smurfne, co się smurfnie kończy. Niespodzianka! Cóż, a jednak miałem rację. Widzisz, mamo? Nie można ufać Smurfom. Już nie mogę się doczekać. O, jest jedna. Tak, jestem pewien, że to ta. Ojej, ojej, ojej. Papo Smurfie, papo Smurfie, papo Smurfie. Miałeś rację, papo Smurfie, miałeś rację. Nadlatują, dokładnie tak jak mówiłeś. Już widziałem pierwszą. Cieszę się, marzycielu. Ale teraz idź do łóżka. Przed nami jeszcze 3 dni czekania, a jutro mnóstwo pracy do zrobienia. Dobranoc. Dobranoc, papo Smurfie. Moje Smurfy, jak ja was nie cierpię, Smurfy! Jak ja was nie znoszę, Smurfy! Halo, Co to? Halo! Jest tam kto? Kto tam? Czego chcesz? O rety, jeszcze 3 dni! Ależ jeszcze długo trzeba czekać. Nareszcie! Przesyłka w końcu doszła! Ale jak okropnie długo musiałem na nią czekać! Pan wybaczy. Stepy Środkowej Azji znajdują się bardzo daleko stąd. Dlatego i podróż była bardzo długa. Tak, to droga powrotna też będzie bardzo długa. Żegnam! Nareszcie mamy klacierku! Nareszcie! O nie! Nie, Smurfusiu! No, wygląda prawie tak smurfnie jak ja. O nie, nie, Smurfusiu, zrobisz sobie krzywdę. Jeszcze tylko 2 dni i tylko 73 domy do przystrojenia. Oda do gwiazd. Raz na 12 lat się zjawiają gwiazdy cudowne, spadające. Jutro będziemy się cieszyć, ale dziś czekamy, choć wszyscy się ich spodziewamy. Zjawiają się gwiazdy za 2 dni. Gwiazdy cudowne, spadające. Będziemy się cieszyć, będziemy świętować, lecz jeszcze dzisiaj musimy pracować. Ach, instrukcja! Zaraz, do licha! Jest napisana po tybetańsku! Będę musiał ją przetłumaczyć, a jest tyle do roboty! O, pracusiu, dzięki ci, Smurfie! Pamiętałeś o stojaku do ceremonialnego ognia? O, dzięki, Smurfy! Pamiętaliście o dekoracjach? Nie cierpię dekoracji! Wilki były i trawy zgniły. No, tłumaczenie skończone. Wieczorna gwiazda już się zjawiła. Tak mało czasu i tak wiele do zrobienia. Hej, jama, mama, smoku i rama, dotknij tego jajka i spraw by śmierdziało. Hej, jama, tybetańska lama, przeknij jajko i spraw by śmierdziało. Ojej, jeszcze tylko 1 dzień czekania. Tylko Zgadza się, jeden dzień. Jeszcze tylko 1 dzień, ale papa Smurf powiedział, że wszystko musi być gotowe zanim... Wiem, że wiecie, ale jako asystent wybrany przez papę Smurfa uważam... Hej, Smurfy, Smurfy, zobaczcie!
Ej, kto by pomyślał? No cóż, to oczywiście. No nie, to nie to. No ale może to. Nie, to też nie to. No cóż, cokolwiek to jest, ja je znalazłem. Nie cierpię tego! Ach, poczekajcie, aż papa Smurf zobaczy, co mamy. Tym bardziej się ucieszy, że to ja znalazłem. Jeszcze nie, ale już wkrótce. Nie, ważniaku, nigdy nie widziałem czegoś tak dziwnego. Choć mam długoletnie doświadczenie jako miłośnik jaj i ptaków, nie widziałem jaja pokrytego gwiazdkami. Gwiazdy? O tak, stamtąd się wzięło. Przybyło z gwiazd, przybyło z innego świata. Tak, gwiazdy. Mówię wam, a może to pozdrowienie od żywych istot z kosmosu? Nie przesadzaj, marzycielu. Ależ, papo Smurfie, a może to zapowiedź nowej ery? Przecież jajo mogły wysłać do nas o wiele mądrzejsze Smurfy niż my. Cierpię smrodu. Nie cierpię malców. Ach, nareszcie. Czujesz ten zapach, klakierku? Ach, to mi przypomina cudowny aromat, który dolatywał z kuchni mamusi, kiedy byłem chłopcem. Chodź, klakier, mój plan się wykluł. Nie ociągaj się, klakier. Mamy robotę do wykonania. Chodź, parszywy kocie, idź za zapachem! Ale dlaczego to ja muszę go wysuszyć? Podajcie choć jeden powód, dlaczego to ja mam zrobić? Bo ty go znalazłeś! Myślisz, że to zadziała, pracusiu? Sądząc po zapachu, nie. O nie, nie pomogło. Suchnie jeszcze gorzej. Niesamowite. Szkoda, że ten maluch tak okropnie cuchnie. Byłby z niego słodki zwierzak. Widzisz? Patrz na mnie. Otwierasz buzię i wrzucasz jeden z tych smakołyków. Właśnie tak. Widzisz? Nie? Jesteś pewien? Patrz, zrobię to jeszcze raz. Musisz coś zjeść. Ciasteczka są pyszne. Pomogła też kąpiel, którą mu sprawiliśmy, papo Smurfie. A nawet to, że go tak długo spłukiwałem. I nie chcę jeść, papo Smurfie. Nawet nie chcę spróbować moich ciasteczek. Jest zbyt młody, żeby sam dał sobie radę. Cuchnie tak bardzo, że winogrona farmera skwaśniały. A moja ostatnia porcja kremu się zważyła. Naprawdę, papo, nawet maski niewiele dają. Możesz coś na to poradzić, papo? Po Smurfie? Już moje Smurfy, zobaczę, co da się zrobić. Odór się robi coraz silniejszy, klakierku. Wkrótce dojdziemy do tej nędznej wioski Smurfów. A kiedy wreszcie tam dojdziemy? Klakier, chodź! Tu, klakier! Powiedziałem, chodź tu! Klakier! Czemu mnie nie słuchasz, kocurze? Mam nadzieję, że zadziała jako smurfny odświeżasz powietrze. Za dużo olejku salamandry. Odór jest coraz bardziej intensywny. A teraz miejmy nadzieję, że zadziała. Działa! Smurfuje zapach smurfu jagód. A jest coraz silniejszy. Wąchaj dalej, klakier. Jesteśmy coraz bliżej. Gargamel? O, papo Smurfie! To bardzo smurfna maska, pracusiu. Dzięki, papo Smurfie. I do tego działa. Jedyny problem w tym, że mamy tylko jedną, a jest nas setka. Cóż, dopóki nie znajdę rozwiązania, zacznij produkcję seryjną. Papo Smurfie, Gargamel idzie prosto na nas. Gargamel! Ale jak nas znalazł, papo Smurfie? To przez niego Gargamel podąża za zapachem. Ważniaku, Ciamajdo, zabierzcie malucha daleko od wioski. I to szybko. Już się robi, papo Smurfie. Chodźmy, ważniaku,
Chodź, malutki, chodź, chodź. No chodź, mały stworku, no chodź, 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 chodź. Proszę, powinno pomóc. O, dziękuję, papo Smurfie. Jasne, że pomoże, na pewno. Chodź, mały, popatrz tylko. Niam, niam. No to załatwione. Marudo, musisz zabrać tego stworka daleko od wioski. Nie cierpię nigdzie łazić, papo Smurfie. Wiem, Marudo, ale w tobie jest nasza nadzieja. Proszę, Marudo, weź maskę. Bardzo pomaga. No, trochę. Muszę się spieszyć ze względu na Marudę. Gargamel nie może go złapać. Zapach, zapaszek, pachnący, cuchnący, bardziej cuchnący. Nie, nie, nie. Gdzieś jest, tylko gdzie? Tędy klakier. Jesteśmy już bardzo blisko, klakierku. Czuję to. Ach, tędy. Stal, stół, stróż, strój, step. Stepy środkowej Azji. To jest to. Ojej, Maruda musi natychmiast wrócić. Nie ma czasu do stracenia, harmoniuszu. Trąb wezwanie. Tak, papo Smurfie. Musimy wracać. Tędy klakier! Zapach jest coraz silniejszy! Nie! Tędy klakier! Już blisko, klakierku! Wioska jest bardzo blisko! Chodź szybciej, chodź! Wkrótce będziemy na miejscu! Na cierpię! Biegania! Jeśli tu zostanie, umrze z głodu i samotności! Jestem pewien, że będzie o wiele szczęśliwszy wśród swoich! Świetnie się spisałeś, Marudo. Ruszaj już, piórku. Masz przed sobą długi, długi los. Nie cierpię pożegnań. Już niedługo, klakierku, niedługo. Jeśli będziesz grzeczny, dam ci kilka do zjedzenia. Ech, nie znalazłbyś myszy w pułapce śnierdzącej kocie. Przebiegliśmy kilometry, zanim w końcu zgubiłeś ten zapach, ale ja go nie zgubiłem. Jestem nim przesiąknięty. Teraz wszystko cuchnie, jest... No, marzycielu. A teraz masz wypowiedzieć życzenie. Nie cierpię życzeń. Twoja kolej, Marudo. Życzę, żeby mały śmierdzielek bezpiecznie dotarł do domu. Na pewno się spełni, Marudo, na pewno. Smurfnienie ziemi! Tama pękła! Co się tam smurfuje? Na smurfa! Papo Smurfie! Daj mi rękę! Jesteś cały, papo Smurfie! Tak, dziękuję, osiłku! Trzeba ratować innych! Na pomoc! Papo Smurfie! Musiała pęknąć tama. Spróbuj przerzucić linę. Już się robi. Powinno być dobrze. Na pomoc! Papo Smurfie! Na pomoc! Patrzcie za linę, moje Smurfy. Płynę. Pomarzę. Niewiarygodne. W tym lesie nie było trzęsienia ziemi od czasu, gdy byłem młody i miałem 402 lata. Ale co mogło być przyczyną, papo Smurfie? Nie wiem, pracusiu. To bardzo dziwna sprawa. Bardzo, bardzo dziwna. Ojejku! Co to, papo Smurfie? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, Smurfetko.
Musimy zdobyć jeszcze więcej bali, żeby nasmerfować tamę. Może coś znajdziemy po drugiej stronie tej górki? Ojeju, nie pamiętam, żeby tu wcześniej była górka. Ach, Ciamajdo, Ciamajdo, Ciamajdo. Góra nie może wysmerfować się znikąd. Żeby powstała, potrzeba wielu lat. Wiem, bo studiowałem geologię i... Hej, zaczekajcie na mnie! Chyba Ciamajda miał rację, górka jest nowa. Jeju, co to? Smerfnienie ziemi! Smerfnienie ziemi! Oj, zobaczcie, to chyba jakiś wulkan. Hej! To tylko chłopiec. Mały olbrzym. Hej, kim jesteście? Marudo, smerfnij trochę wyżej. Cierpię wyżej. Smerfnij w prawo. Nie cierpię w prawo. Trochę w lewo. Nie cierpię w lewo. Bardzo smerfnie, Marudo. Papo Smerfie, papo Smerfie, papo Smerfie, tam jest mały olbrzym. Tak, i potrzebuje naszej pomocy. Jedny chłopiec zgubił się. Tak. Spokój, spokój. Przestańcie, moi drodzy. O czym wy tak smerfujecie? Wiesz, spotkaliśmy małego olbrzyma. Ma na imię Szymon i... Szymonie, miałeś zostać na miejscu. Była mi smutno. Papo Smerfie, to jest Szymon. Zgubił się. Powiedzieliśmy, że mu pomożesz wrócić do domu. Szymonie, to jest papa Smerf. Witaj, papo Smerfie. Miło cię poznać, Szymonie. Pomożesz mi znaleźć mamusię i tatusia? Jasne, że pomogę. Ach, jak dobrze. Nie wiem, gdzie oni są. Wyszedłem się pobawić i zgubiłem się w lesie. Nie siadaj! Nie! Stój! Stój! Ale upadłem. Tak, Szymonie, rzeczywiście upadłeś. Mam nadzieję, że szybko znajdziemy jego dom. Tak, bo stracimy nasze. Lubię was, Smerfy. Ostrożnie, Osiłku, ostrożnie! Smerfuj z lewej strony! Przestań, Masuchu, chyba wiem, jak smerfować! La, 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 uwaga! Zgniótłbyś swoje ciasto, Szymon! I nas! Nie cierpię być zgnieciony! To dla mnie? Ach, dziękuję wam! Ale dobre! Czy macie jeszcze? Ojej, myślałem, że tyle wystarczy. No cóż, duży z ciebie, chłopak. Wysmerfuję ci jeszcze jedno. Rety, mam nadzieję, że papa Smerf szybko się dowie, gdzie mieszka Szymon, bo nas wysmerfuje z torbami. Zobaczymy. Smerfowy przewodnik po wnętrzu ziemi. Nie. A, może tutaj. Wielkie domy i ogrody. O nie, znowu. Uwaga, nadchodzi! O nie! Nie ruszaj się! Szymonie, co tutaj smerfujesz? Przyszedłem po ciasto. Przecież mówiliśmy, że ci przyniesiemy, ty wielki. Osiłku, to tylko dziecko. Co się stało? Pamiętajcie, co zawsze mówi papa Smerf. Zaraz, zaraz. A co zawsze mówi papa Smerf? Przepraszam. Nie chciałem, żebyście musieli nieść tak daleko. To bardzo smerfnie z twojej strony, ale naprawdę nie możesz przychodzić do wioski. Jesteś za duży. No, ja nie wiem. Szymonie, co ci mówiłem o przychodzeniu do wioski? O, zabroniłeś mi, papo Smerfie. A więc czemu mnie nie słuchasz? Przepraszam, papo Smerfie. Myślałem, że im pomogę. Mogłeś komuś zrobić krzywdę, Szymonie. No to już mnie nie lubicie.
Nie o to chodzi, Szymonku. Tylko nie chcemy ciebie w wiosce. Nie to chciałem powiedzieć. Nie lubicie mnie. Nikt mnie nie lubi. Szymon, nie zrozumiałeś. Chcę do domu. Chcę do mamusi. Chcę do tatusia. Babo, tato. Zaczekaj w lesie, Szymonku. Zaraz się dowiem, gdzie mieszkasz. Chyba tracę siły, klakierku. Już dawno temu uknąłem mój nowy, obrzydliwy plan wykończenia tych znienawidzonych smerfów. Nie mogę nawet... Co to? Co ja wspaniały olbrzym? Ciekawe! Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Chodź, klakierku! Nie rozumiem, klakierku, jak mogliśmy zgubić olbrzyma? Przecież nie zapadł się pod ziemię, co? O! A kogo wy szukacie? Co? Ciebie, szukaliśmy ciebie. Tak? Wy też pewnie mnie nie lubicie tak jak smerfy, co? Powiedziałeś smerfy? Znasz smerfy? Trochę. Byłeś tam w ich ślicznej wiosce? Tak. No, to jest bardzo interesujące. Ale one mnie nie lubią, nie lubią. Ach, jaka szkoda. Ale słowo daję, jesteś super chłopak. A ja w niczym nie przypominam tych wstrętnych smerfów. Ja cię lubię i chcę, żebyś był moim przyjacielem, co? Ty na to. Ach, jestem kochającym człowiekiem o czułym, dobrym sercu. Ojej, jaka świetna zabawka, panie Gargamelu. Mów do mnie, wujku Gargi. Jak to miło, że tak o mnie dbasz. No cóż, nigdy nie wiadomo, kiedy wpadną dzieci. A ja uwielbiam dzieci. Jesteś bardzo miły, wujku. Staram się jak mogę. Baw się dobrze. Za chwilę wracam. Tylko pamiętaj, mów do mnie wujku Gargi. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ludzie mogą to znieść. Nie przejmuj się, klakier. To całe wazeliniarstwo nam się opłaci. Gdy tylko przejmę tego wielkiego bobasa pod kontrolę, wykorzystam go do zniszczenia smerfów. Sam przyznaj, klakierku, ten wielkolud o ptasim muszczku ma zbyt dobre serce, żeby zrobić krzywdę tym nędznym smerfom, nawet jeśli zrobiły mu przykrość. A więc będziemy musieli go przekonać. O, magiczny pierścień! Zgadłeś, Szymonie. Włóż go, a zaprowadzi cię prosto do domu. Och, dziękuję, wujku Gargi. Jesteś najlepszym przyjacielem na świecie. O, przepraszam cię, wujku Gargi. No włóż ten pierścień! No, jak dobrze się czujesz? Tak, mój panie. I bardzo dobrze. Halo, Szymonie! Och, papo Smerfie, nigdzie nie ma ani śladu. Nie martw się, Smerfetko, znajdziemy go. No i nie trzeba szukać. O, cześć, Szymonie! Papa Smurf znalazł twój dom.
tam? Na mapie. W jednej z ksiąg, bo ja pomagam papie Smurfowi szukać w księgach, bo ja jestem jego asystentem. Cicho, ważniaku, tu się coś smurfuje. O, papa Smurf, ty wszystko umiesz wyjaśnić. Gargamel! Zatrzymaj ich, Szymonie! Wy wstrętne niebieskie stworki! Skończyło się wasze szczęście! Och, gdzie jesteśmy, papo Smurfie? Nie wiem, Smurfetko. A, teraz już wiem. Mówiłeś, że wiesz, gdzie jest ich wioska, ty przerośnięty Bobasie. Ja nie pamiętam tego, mój panie. Ech, ty masz taki wielki łeb, a taki pusty. Skąd Gargamel ma taką władzę nad Szymonem? Mam pojęcia, Smurfetko, ale na pewno się dowiem. Widziałem już ich wioskę. Wypatruj polanki z domkami jak grzyby. Tak, mój panie. Tam, o tam! Idź prosto przed siebie! Tak, panie. A więc to tak smerwuje. Potrzebny nam klejnot większy od pierścienia Gargamela. Wysmerfujemy go, papo Smurfie. Powodzenia, Smurfy. Bądźcie ostrożne. Jeszcze troszkę, pracusiu. Ech, wszystko na nic. Nie. Czekaj. Widzę ją. Tam, ty przerośnięty Bobasie. Widzę ją. Wioska Smurfów. To nie jest nasza wioska, prawda? Skądże, nawet niepodobna. Stój, Szymonie. Posłuchajcie, Smurfy. Mówi Gargamel wspaniały. Uwięziłem już papę Smurfa i kilka innych Smurfów. Niech reszta się podda, albo wszystkich zniszczę. Szymonie, zniszcz wioskę. Czy muszę, panie? Oczywiście, Gaboniu jeden. Jeśli mówię, że musisz, to musisz. Wystarczy! Przestań, Szymonie, stój! Bardzo dobrze, Gamoniu. Szymon, odwróć się w prawo i idź naprzód. Stój! Dokąd idziesz? Stój! Słyszysz, co mówię, ty, Gamoniu? Później będziemy się o niego martwić. No, w końcu zniszczyliśmy te odpychające, wstrętne, złośliwe, brzydkie grzyby. Grzyby? Oj, nie, to nie w porządku, Klagier, ja się nie zgadzam. To tylko grzyby. Ojej, papo Smurfie, skąd wiedziałeś, że przejmiemy władzę nad Szymonem, jeśli będziemy mieli większy klejnot? Przez 553 lata życia nauczyłem się kilku sztuczek. Ale było Smurf nie patrzeć, jak Gargamel ucieka przed Szymonem. Tak, uciekał tak jakby przed nim. A więc jak widzicie, moje Smurfy, wielkość to sprawa względna. Ojeju, nie rozumiem, co to znaczy. Co jest wielkie dla ciebie, Ciamajdo, jest małe dla Gargamela. Co jest wielkie dla Gargamela, jest małe dla Szymona. A co jest wielkie dla Szymona, jest... Papo Smurfie, zgodnie z naszą mapą, jesteśmy na drodze do domu rodziny Olbrzymów. Mam nadzieję, że to rodzina Szymona. Chyba jest na nas obrażony. Niech zostanie pod wpływem zaklęcia, póki nie dotrzemy na miejsce. Smurfuj, Szymonie! Tak, panie! Och,
też. A ja to co? Znajdziemy jedzenie w okolicy? Jest smerfojagodowy gaj kilka mil na lewo. Skręć w lewo, Szymonie. Tak jest, mój panie. Papo Smerfie, żeby się dostać do smerfojagód, trzeba przekroczyć rzekę. Rzekę, mówisz? Już ją przekraczamy. I możemy nasmerfować na aktywny wulkan. Rzeczywiście, tropicielu, umiesz czytać mapę? Najgorzej, że będziemy musieli zesmerfować ze wzgórza. Zamknij już tę książkę, tropicielu. Tak, papo Smerfie. Och, na smerfa! Jak się dostaniemy do smerfojagód, papo Smerfie? Nie dostaniemy się. Trzeba będzie jeszcze trochę wytrzymać bez jedzenia. Jeszcze trochę. Nie cierpię trochę. Mam pomysł, papo Smerfie. Jaki pomysł, pracusiu? Chwileczkę, smerfojagody są jakieś 40 kilo smerfów stąd. Uda się, jestem pewien. Mogę prosić o klejnot, papo Smerfie? Jeden krok w prawo, Szymonie. A teraz, Szymonku, do przodu. Skacz. Oj, co to? Nie, ale co to? Co to jest? Czy coś jeszcze, mój panie? Nie, Szymon, smerfastycznie. Bardzo smerfny pomysł, pracusiu. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję, papo Smerfie. Ale następnym razem smerfnij nam ostrzeżenie, proszę. Dobra, smerfy. Wchodźcie na pokład Szymona, smerfujemy go do domu. Ach, znajdziemy go, znajdziemy, klakierku, zobaczysz. Wypatruj tylko jego... śladów. Kochanie, nasze biedne dziecko. Nie martw się, moja droga Lidio, znajdziemy go, na pewno. Przecież już wszędzie szukaliśmy. Ale będę szukał dalej, aż wreszcie go znajdę. Czy to twój dom, Szymonku? Tak, panie. Udało się, moje smerfy. Hurra! Za to za szczęście! Ja chyba śnię. Dziękuję, papo Smerfie. Dziękuję wam, Smerf. Mam nadzieję, że dzięki wam Szymon dostał nauczkę. Nie cierpię nauczek. Jak dobrze być w domu, puchatku. Psst, Szymon. O, wujek. Ci, co zrobiłeś z tymi wstrętnymi smerfami? O nie, wujku Gargi. Smerfy są moimi przyjaciółmi i zależy im na mnie. Ty dałeś mi różne prezenty, ale tobie w ogóle na mnie nie zależy. Nie! Kto ci nagadał takich beznadziejnych głupstw? Tato, to jest wujek Gargi. Co? Wujek Gargi? To ja już sobie pójdę. Miło było mi poznać. Wynośmy się, klakierku! Za nimi, puchatku! Wyobrażasz to sobie? Ośmielił się mnie ścigać. Mówię ci, klakierku, wielkoludy w ogóle nie mają serca. Nie uciekniesz mi, fałszywy wujaszku! Jeju, papo Smerfie, teraz widzę, co miałeś na myśli. Wielkość jest rzeczą względną. Bystry jesteś, Jamajdo. Och, tak. Jak dobrze, że Szymon ma takich dużych rodziców. Voilà! Te wstrętne niebieskie stworki łatwo się nabiorą na moją nową pułapkę. Chodź, klakierku, sprawdzimy pozostałe pułapki. Heh.
O, rety, ale wysoko. Dziękuję, Garman. Garga. Oda do Smerfo Jagody. O jagodo czerwona, jagodo tak słodka, że często mi się ślinka. Oda do ucieczki w nogi, cykorku! Zgrywus, laluś, smerfujcie póki czas! Gargamel, w nogi szybko! Nie martw się, klakierku! Wszędzie rozłożyłem pułapki! Już na mnie uciekną! Klakier! Nie siedź tak, głupku! Uwolnij mnie natychmiast! Gargamel wlazł w jedną ze swoich pułapek. Tym razem zrobił fałszywy krok! Chodźcie, wracajmy do wioski. Opowiemy papie Smerfowi. Och, to niedopuszczalne, straszne! Jak ja się uwolnię! O, wstrętne smerfy! Już one mi za to zapłacą! Nie mogę ich znieść! Klakier! Nie mogę! Ach, nie cierpię smerfów! Nie cierpię smerfów! Potrzebne są drastyczne i szokujące metody. Klakier, muszę zasięgnąć rady pani Zouzy. Ach, jak to zrobić? Jak? Ona mi nigdy nie pomoże. Nie znosi mnie, nie cierpi, nienawidzi mnie. Myśl, Gargamelu, myśl. Już wiem! Jestem genialny! Wiem! Że gdzieś tu musi być. A, jest! Moje piękne szkiełko, imitacja rubinu. Kupię usługi pani Zouzy za fałszywy rubin, a ona nigdy się nie pozna. Szybciej, klakier, szybciej! Przed nami jeszcze daleka droga do pani Zouzy. Naprzód! Jesteśmy, klakier, dom pani Zouzy. Trzymajmy kciuki, o! Gargamel? Ty podły czarowniku, co tu robisz? Wiesz, że nie znoszę twoich sztuczek i twojej marnej osoby. Ale pani Zouzo, potrzebuję... Pani Zouzo, chciałbym prosić, żeby mi... Na twój widok robi mi się niedobrze. Idź sobie stąd. Ech, dzięki temu zmieni zdanie. O! Ej, skoro już się na mnie nie gniewasz, bo... Och, co za ból, jakie upokorzenie! Pani Zouzo, mam propozycję, której nie możesz odrzucić. Słucham. Jeśli pomożesz mi schwytać wstrętne smerfy, rubin będzie twój. Smerfy? Niech będzie, Gargamelu, pomogę ci. Ten magiczny flet sprowadzi smerfy. Ach, niesamowite! Popatrz tylko. Widzisz? Kiedy dziś w nocy zagrasz na flecie, smerfy we śnie wyjdą z wioski i trafią prosto w twoje brudne łapska. Aha, nareszcie smerfy zapłacą mi za wszystko! Ojej, praca przy zbiorach fatalnie wpływa na moją brzoskwiniową cerę. Ach, jestem tak zmęczona, że mogłabym spać przez cały tydzień. No cóż, zawsze powtarzam, lepiej być mądrym niż... Ach, nieważne, teraz chcę spać. Jestem tak zmęczony, że nie mogę jeść. Dobranoc, śpiochu. Dobranoc, lalusiu. Dobranoc, ważniaku. Dobranoc, smerfetka. Dobranoc, papo smerfie. Żeby tylko mnie ten flet nie zawiódł, klakierku, bo pani Zouza gorzko tego pożałuje. Patrz, smerfo jagody. To znaczy, że smerfy są już bardzo blisko. Thank you.
to na pewno te paskudne smerfy. Chodź, Klakier, nareszcie znajdziemy ich nędzną wioskę. Niech to smerf. Ciamajda? Papa Smerf. Co ty tu robisz w środku nocy? Nie wiem. A co ty tu robisz? Co tu się stało? Moje laboratorium! Moje piękne kwiaty! Zniszczone! Kto podeptał moje śliczne kwiaty? Moje piękne farby! Wszystko stracone! Stracone! O nie, nie daruję! Kto jest odpowiedzialny za ten barbarzyński atak na moją sztukę? Malarzu! Co zrobiłeś z moją nogą? I z moją głową. Ja? A co wy zrobiliście z moim arcydziełem? Nie ruszałam twego arcydzieła. Obudziłam się i odkryłam, że mam żółtą nogę. A ja czerwoną głowę. Zaraz, zaraz, moje smerfy. Musi być jakieś rozsądne wytłumaczenie tych wszystkich nocnych wypadków. Jesteśmy już bardzo blisko, Klakierku. Czuję to. Znam ten zapach. Smerfu Jagody! Jesteśmy tam, gdzie byliśmy? Ani wioski, ani smerfów! Zostałem oszukany! Ten flet nie jest zaczarowany! To podróbka! 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 Śmiesz twierdzić, że dałam ci fałszywy flet? No, cóż, właściwie... Mój flet działa bez zarzutu. Musisz tylko poćwiczyć. No, oczywiście, będę ćwiczyła się na ludzie. Graj, nędzny czarowniku! Ależ, malarzu, nie wkładałam nogi do twojej farby. A ja nie moczyłem w niej głowy. Właśnie, że tak. A nie. Właśnie tak. A nie. A tak. A, patrz, Klakierku, wstrętny smerf. Nareszcie szczęście się do mnie uśmiechnęło. Jak dobrze, że jestem tutaj. Wśród piękna i ciszy lasu mogę wreszcie być sama. Nie całkiem żałosny smerfie. Będziesz miał towarzystwo. To działa, Klakier. Flet działa. Powiem malarzowi do słuchu. Niech tylko go znajdę. Ja też. Okropna muzyka, to na pewno harmoniusz. Nawet harmoniusz tak nie fałszuje. Ha, ha! Mam was, wstrętne smerfy! I co, moje obrzydliwe smerfy, znów się widzimy? Jesteś zły, brzydki, złośliwy i niedobry, Gargamelu, tfu! No, umiesz prawić komplementy, smerfetko. Dziś wieczorem wszystkie smerfy będą moje. Dobranoc, śpiochu. Dobranoc, lalusiu. Dobranoc, łasuchu. Dobranoc, papo smerfie. Może dziś w nocy wysmerfuję przyczynę tych dziwnych wypadków. Co to za okropna muzyka? Łasuchu, dokąd idziesz? A ty, Zgrywusie? Zgrywusie, słyszysz? Czemu nie śpisz? Na smerfa, on śpi. Zgrywusie, obudź się, obudź! Lunatykuje, na pewno przez tę muzykę. I chyba wiem, kim jest ten muzyk. Muszę obudzić wszystkie smerfy. Spróbuję wyzwolić je z transu. Co się dzieje? No, nie może się zmarnować. Co to jest? Aha, niespodzianka! Hej, co tu się smerfuje? Słuchajcie, smerfy, lunatykowaliście pod wpływem muzyki magicznego fletu. Malarz, pracuś i smerfetka już gdzieś zniknęli. Sądzę, że za tym kryje się Gargamel, ale musimy sprawdzić. Osiłek, śpioch, zgrywus idą za mną. Pójdziemy za muzyką. Cokolwiek się stanie, nie możecie zasnąć. Tak, papo smerfie. Muzyka smerfuje stamtąd. Bądźcie ostrożne, smerfy. Tam są. Malarz, pracuś i smerfetka są na pewno w torbie. Nawet wielcy muzycy muszą czasem odpocząć.
dałeś mi fałszywy rubin, tak? Już ja cię nauczę, żeby nie wciskać podróbek uczciwym czarownicom. No tak. I to jest właśnie muzyka dla moich uszu.